ewentualnie o patojoutuberstwie może, bo mówiłam ostatnio, że oglądałam ten film, ten reportaż Elżbiety Jaworowicz na TVP o Krzysztofie Tononowiczu. No i chodzi o to, że dużo osób takiego starszego pokolenia, ludzie tam po 50 co najmniej, tam 60-letni, ale nawet i 40-letni, 40, 50, 60, 70-letni, to oni uważają, oni w ogóle nie rozumieją tego internetu, bo to jest taki rodzaj, moim zdaniem, popkultury, że ten internet się rządzi zupełnie innymi prawami niż prawdziwe życie, prawda? No i ty mówiłeś, Rafał, tam jak ci TVN przepytywał, tym tłumaczyłeś, że to, co ty robisz, to jest sztuka nowoczesna. No, ale oni jakoś tego nie chcą... Oni tego jakoś nie chcą zrozumieć, nie? Że to jest sztuka nowoczesna. No, także opowiedz coś o tej koncepcji tej sztuki nowoczesnej. Znaczy, poczekaj, witam serdecznie, Rafał Kowalczyk się nazywam. Słuchajcie, na wstępie chciałbym w ogóle powiedzieć w ten sposób. Internet, a mainstream publiczny, czyli telewizja, gazety, tak, radia, to są w ogóle faktycznie zupełnie inne środowiska praktycznie. Oczywiście zdarzają się ludzie, którzy aktywnie śledzą telewizję, jak i internet, no ale wiadomo, że jakby na internecie jest bardziej młodzież, tak, i tak dalej, a nie tam starsze osoby, ale wracając do mnie, no ja to tam, wiecie, w uwadze epizod miałem, świrować tam pawiana nie będę, bo święty tam oczywiście nigdy nie byłem, nie jestem, ale faktycznie, takie słowa padły ode mnie, że nigdy nie uczestniczyłem w patologii, to był show biznes, show i sztuka nowoczesna, taka gadka na mój temat, taką definicję sobie wymyśliłem wtedy na spontanie. Znaczy powiem tak, no słuchajcie, no już nie mam co też tam kurwa nie wiadomo jak robić siebie kurwa kogoś, kim się nie jest. No ja też zrozumiałem tutaj kurde wiele czynników, poleciałem, popłynąłem kurde na grubo, zrobiłem coś, czego by przeciętny człowiek nie zrobił tam na dobrą sprawę. Oczywiście nie jestem jakiś tam z tego mega dumny, ale myślę, że jaki był temat ogółem tego wszystkiego, że co? Że co ja mam ten temat powiedzieć? Dokładnie jakieś pytanie było, czy po prostu opowiedzieć o definicji sztuki nowoczesnej? Co? O sztuce nowoczesnej, żebyś opowiedział. Ja proboszczowi dam uprawnienie na czas. A już ma proboszcz, tak? A nie wiem, czy znaczy, mam. Sztuka nowoczesna, ja to tak sobie nazwałem wtedy, stary, jak klawem, kurwa. Ma już, dobra. A czy to jest dobre? Nie wiem, no stary, ja powiem ci tak, ja tam niczego nie żałuję. Krzywdy tak oku nie wiadomo, jak ilu ludziom tam nie zrobię, a to jak zrobiłem rodzinie i tak dalej, tej Marlenie, to ja to wszystko wynagradzam i wynagrodziłem jak mogłem, kurwa, wiesz o co chodzi. Normalnie, wiele rzeczy zrobiłem już od tamtej pory, minęło już 2,5 roku. Ja tam się żalić nie będę, pierdolić też o jakichś tam zmianach, chujzie czym nie będę, bo już powiem szczerze, że żygać mi się tym chce, nie? Ja powiem tak, ja odbijam się od dna, ja też kurde pracuję ciężko, też dojrzewam, też jakby jeszcze mam swoje plany inne, nie chleję w ogóle, nie jaram też i chuj, od 9 maja nie palę, nie piję alkoholu od 1 sierpnia 2021 roku, na razie to alkoholu w ogóle nie chcę pić, ale to już nie, też jest to nieistotne, tylko mówię, żeby nie było jakieś gadanie, że znowu tam jakieś głupoty gadam. Ja odjebałem to, co na internecie odjebałem, sztuka nowoczesna jakaś tam była od pewnego momentu to była patologia, no bo na przykład dla mnie to jak z początku były streamy w 2017 roku, pamiętam jak był początek, ten boom taki, że nagle kurde w 2 tygodnie było 40 koła subskrypcji, to pamiętam kurwa, że to śmiesznie było, bo do Kamienicy Polskiej pojechałem i faktycznie wtedy jechałem Mercedesem z takim gościem z Niemiec i z takim Benkiem kurwa, on wypożyczalnie aut miał i z takim gościem z Alanem Wiatrem, takim chujozą. On ogółem tam na doczepkę był, kurwa, miał tam montować filmy, miał być kimś potrzebnym, a w końcu skończył, że siedział na TeamSpeaku i dupy bajerował na moim. No i to akurat śmieszne było, pamiętam, w wannie świata była, kurde, walona. Albo jak się chlało i się po tej chacie chodziło, no to śmieszne było. Ale do pewnego momentu, jak już nie zaczął się z tym jakiś ostry problem, nie? Bo moim takim zawsze założeniem było poprawiać ludziom humor w szarej Polsce,
A kurwa, sam sobie ten humor popsułem. Ja ogółem jestem osobą taką, że DDA, DDD, coś w tym stylu. To nie będę tych synonimów przytaczał, niektórzy wiedzą o co chodzi, niektórzy nie wiedzą o co chodzi, ale w końcu zdałem sobie sprawę z tego, że jakim skurwielem trzeba być. Tutaj już nawiązuję konkretne, już przepraszam za te takie pierdolenie, bo ja lubię takie monologi prowadzić, jak już o czymś mówię, żeby, bo nie wiem, staram się mówić tak, żeby wszyscy ludzie mnie zrozumieli, a ludzie są różni. Ale tak wracając do tematu, to jakim skurwielem trzeba być dla samego siebie, żeby dawać od siebie wszystko ludziom wokół, nie myśląc przy tym o sobie. Wiesz o co chodzi? Ja zawsze chciałem, że dla ludzi, żeby, bo myślałem, że ludzie, jak ja będę dla ludzi w porządku, to ludzie będą w porządku dla mnie. Jak ja byłem tą małpą kurwa w tym internecie, że za 3 złote tam kurwa do jakiejś stranie do wiadra i tak dalej, wiesz, za 500 zł jakieś tam, daj spokój, jakieś żetony, co to w ogóle kurwa było, kurestwo, to już było przeginka i ja na przykład sobie zdaję z tego sprawę. Czy żałuję? Nie żałuję, chciałem to przeżyć widocznie, chuj tam, czasu nie cofnę, a płakać nad tym nie będę. Więc no nie, ale co ty dawałeś ludziom, jak ty jedyne co mogłeś, to dawać te bomby na Ray Marlenie? No to tylko pamiętasz, ty bomby na Ray pamiętasz, stara, epizod Rafatusa to było 3 lata dobrej beki i dobrego prowadzenia, streamy 150 godzin, był nawet stream top 2 na YouTubie przez kilka godzin, dopóki go nie zdjęli, wyobraź sobie, to jakiś patus z internetu, był top 2 na polskim YouTubie, kurwa, obok jakichś kurwa gwiazd, a to, że ty stary pamiętasz tylko strzały na Ray, kurwa, Marlenki, no to mordo, no to ty masz widocznie problemy z pamięcią krótkotrwałą. No nie mam problemu z pamięcią, bo widziałem, mówisz, stary, że... Mówisz, poczekaj, że... Nie no, mów. Wiem, kim ty jesteś, człowiekiem, koleżką, który non-stop chciał ze mną prowadzić dyskusję. A o czym wczoraj gadaliśmy? Bo to pamiętam, chyba to ty jesteś, czy nie? Nie, jestem kompletnym randomem. No, dobra, to nieważne. No, ale wracając do tematu. No, ja tu nie przyszedłem dyskutować, nie wiem, z kimś tutaj wspierać i tak dalej. Kto jakby śledził... No, Jany, ty śledziłeś, kurwa, Rafatusa na internecie? Bardzo nie no ja śledziłem od początku samego. I powiedz mi, tam były tylko strzały na Ray Marlenki? Nie, no różne były rzeczy fajne, warte zobaczenia. No, były zlotki, petki, perypetie. Perypetie chłopaka z bloków z dziewczyną. I różne akcje były, ciekawe zwroty akcji. Mi tam się to podobało, nie? A te... uderzenia to były 2-3 razy, to była mała część uniwersum, nie? Zasłużyła sobie. I zasłużyła sobie oczywiście, to nie było za darmo. Zawsze jest wina kobiety, zawsze jest wina kobiety. Nie, dobra, nie ma przemocy na pewno, szczególnie wśród kobiet, bo to chujowo było z mojej strony i to trzeba powiedzieć jasno i kurwa klarownie. Już tam nie powinienem tak się zachować. Ale chuj w to, no już ja Marlenę też jakby, kurwa, starałem się wynagrodzić to, te krzywdy, też starałem, żeby ona wyjechała za granicę, ale to chuj w to, już tam nie będę taki, kurwa, no i przypomnijmy też, że Rafał wtedy był w cugu alkoholowym, narkotykowym, nie, ale prowokowała go też często ci widzowie, ta presja, no tak nie mogły zadziałać i po prostu eskalacja agresji i tak dalej, no. Także to też nie jest wina Rafała. Ja uważam, że wyszedł z tego wszystkiego obronną ręką, idzie cały czas do przodu, co pokazuje, nagrał ostatnio nawet fajny kawałek. Może w tą stronę nawet pójdzie, zostanie hip-hopowcem. Nie chcę. Czy jakąś tam gwiazdą rocka. No nie wiem, no mi się wydaje, że Rafatusa nie ma co oceniać ze względu na przeszłość. On tutaj przyszedł sobie luźno pogadać z widzami na to, co jest teraz, a nie na to, co było kiedyś. I także osoby, które będą tutaj przeszkadzać w rozmowie, będą mu dokuczać, no to będą dostawały przerwy na 24 godziny, no. Znaczy nie, bo ja chcę to po prostu w fajny sposób poprowadzić, jak Ela mówi, że sobie to chce nagrać i stawić ten kanał, no to żeby to miało jakiś sens, żebyśmy tutaj nie wchodzili w dyskusję, kłócenie się, czy uniwersum Rafatusa składa się z strzała na twarz Marlenki, czy z czegoś innego też, no ludzie. No tylko, że to było kiedyś, jak gadamy o tym, co jest teraz. Genezą też tego wszystkiego było Kononowicz i ostatnia sprawa dla reportera. Ta, ja też oglądałem premierę tego. Faktycznie. Co mogę powiedzieć? Ogółem czuję taką też, kurde, pustkę, bo materiał spoko, fajny, ale no można wiele, ale
Ale wracając do tematu takiego przewodnego, no co, czy oni go wykorzystują, czy nie, no nie wiem, no słuchajcie, no trzeba na to spojrzeć z dwóch stron. No jedna strona jest taka, gościu jakiś siedzi tam w tym Bielsku, ten Sławek czy nie Sławek, ma tych swoich jakichś paroków, na pewno to jest jakoś zorganizowane, że gościu to tam nagrywa mu te filmiki, wysyła mu to tam, on tam patrzy, filtruje, czy te filmiki mogą zarabiać, bo to też faktycznie musi przefiltrować, bo YouTube też, kurde, generalnie, jeżeli chodzi o monetyzację filmów, też zresztą Ela coś na ten temat może powiedzieć, też wie, że nie wszystkie filmy są monetyzowane. Tak, prawda? Elu, nie wiem, czy ty jesteś, czy... Nie wiem, ja na przykład uważam, że po prostu oni biorą pieniądze za to, że to jest skład i oni biorą hajs za to, że go nagrywają, że mu te filmy robią, no bo Kononowicz sam nie dałby rady tego zrobić, a jego żywot jest lepszy, bo on też dostaje z tego pieniądze. Może trochę go oszukują na pieniądze, bo biorą po prostu więcej niż powinni, ale no mi się wydaje, że każdy człowiek by tak po prostu zrobił i by wykorzystał taką sytuację. Słuchaj, no tu już się zaczyna odpalać stary intuicja i serce, tak? No bo intuicja podpowiada normalnie, tak jak ty mówisz. No gościu musiał zorganizować cały ten schemat, tak? Że jakieś tam parobki jego nagrywają go w tej szkolnej w Białymstoku, on to filtruje, wrzucają te filmy, tam jeżdżą, coś tam robią. Nie wnikam już to, bo tak nie śledzę tych losów, czy oni faktycznie tam tak pomagają, czy nie. No w każdym bądź razie Kononowicz tam nie narzeka. Nie ma jakichś tam nie wiadomo czego. No i faktycznie tylko robią pieniądze, nie? Ale jest druga strona, te sumienia, tak? Kononowicz, no jest jakim jest, tak? Jest to człowiekiem, kurde, legendą, no, ale też, no, każdy wie zresztą, jak to wygląda. No i czy wykorzystywanie tutaj się już pojawia, kurwa. No ja nie wiem, czy to jest. Ciężko na ten temat powiedzieć, ale takim... Czy ja mogę coś dodać? O, proszę bardzo, właśnie. I to po prostu... No bo tutaj Janys powiedział, że Marzena sobie zasłużyła na jakieś złe traktowanie, więc no ja to muszę sprostować, że nie ma czegoś takiego jak zasłużenie sobie, że... Ale to był sarkazm, tylko kolega jest głupi i to podchwycił. To był żart po prostu, sarkazm. No nie, bo ja... Bo jak się... Słuchajcie, ja organizuję tą rozmowę, więc chciałam sprostować, prawda? Nie ma czegoś takiego, że sobie ktoś może zasłużyć na złe traktowanie, bicie, wyzwiska, bo muszę wam powiedzieć, że to jest taka, można powiedzieć, prowincjonalna pewna... Czyli, no mówiąc po ze wsi, taki model jakby kierowania ludźmi, bo ja miałam taką sytuację, że no ktoś mnie tam z rodziny źle traktował, ja się podskarżyłam jego krewnym, ale po prostu z mojej miejscowości gdzieś tam, mówiąc wprost, na wsi oni mieszkali, prawda? I jak zaczęłam się skarżyć, że jestem źle traktowana przez tą osobę, to słyszałam, że widocznie sobie na to zasłużyłam, że ktoś mnie tam wyzywa, bije. No i ja w ogóle szok, nie? Co to znaczy sobie zasłużyć? Myślę sobie, no kurde, jak to zasłużyć? U mnie, w mojej rodzinie nigdy nie było takiej definicji. Także wiesz, nie możesz, Janys, tak mówić, nie wiem, no to nie, myślę, że to nie był tam żart, no. Nie, nikt sobie nie zasługuje. Tak. Nikt sobie nie zasługuje na złe... traktowanie. Jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz, że ponieważ wczoraj były trochę tutaj awantury, prawda, na tym serwerze, to ja potem jak skończy Rafał mówić, to wrócę do tej sytuacji z wczoraj, tam chciałam parę spraw wyjaśnić. To nie wiem, to ale ten temat na końcu. Może no. Pozwolisz, Janysie, że ja dzisiaj poprowadzę to spotkanie z Rafałem, bo... Dobrze. Bo wczoraj trochę sobie nie poradziłeś z tym całą rozmową na tym kanale głosowym i nie chcę, żeby się sytuacja też powtórzyła, prawda? No dobra. Oczywiście to jest twój kolega, no to tam po prostu możesz rozmawiać sobie z nim, ale wiesz, no... Nie, no ja z nim luźno sobie gadałem, tylko nie. A no, co to... no dobrze, to ja na razie oddaję głos Rafałowi, tylko tak chciałam po prostu od razu powiedzieć, że też słyszałam wiele razy, że ja sobie zasłużyłam... Dobra, na... Wychowawczy nigdy nie zaszkodzi. Dobrze, tak, króciutko. Przepraszam bardzo. Ja powiem dobra, w ten sposób. No to oddajmy go trwało. W tym kierunku, że ludzie próbują teraz ze mnie zrobić jakiegoś zwyrodniarca i jakąś bestię, czy chuj wie kogo.
ej, nie kierujcie się kurwa emocjami, tylko weźcie kurwa, weźcie, załóżcie buty ludzie, załóżcie buty, bo żeście siedzieli, oglądali, żeście czekali, ja do ludzi pretensji nie mam, ja to wszystko wziąłem na klatę i potrafiłem się z tą typiarą kurwa Marlenką spotkać i ją przeprosić. I się z nią 4 dni bujałem jeszcze po 2 latach pod ktoś. Czyli to wszystko potrafiłem zakończyć. Ale chuj w to, nie robię z siebie bohatera, poczekaj, bo teraz nie, bo tu nikt nie będzie tutaj mojego imienia kurwa szargał, bo ja to co robiłem, ale sobie nie pozwolę, żeby jakieś kurwa ludzie zjeby z internetu próbowali mnie tutaj, wiesz, kurwa z jakimś gównem mieszać, kim ty kurwa jeden z drugim piwniczaku pierdolony jesteś, żeby ja no przepraszam bardzo, ja tutaj mówię do konkretnych ludzi, ci, którzy to wiedzą, którzy tam jakieś głupoty teraz sobie wyjaśniają. Proszę nie kierować się emocjami. Bo Ela, Marlena też biła Rafała i to działało. A właśnie o to chodzi, dlatego ja już nie to, że ja się bronię. Przepraszam bardzo, wybielam. No, ale jak ktoś to oglądał, też wie... Bo ja mam pytanie. Bo w końcu intuicja i serce, czy nie kierować się emocjami? Ej, a za wyzywanie miałbyś muta na 24 godziny? Gdzie jest równouprawnienie? Ale ja nie wyzywałem nikogo. Nie, kurwa. No wyzywałeś kurwa od piwniczaku, gościu. No, no to pamiętasz, co powiedziałeś 30 sekund temu? Ale no to co kurwa, ale no to co? Wyzywałem ciebie kurwa z imienia, czy z nazwiska, czy z Niku, czy z kurwa? Dobrze, kurwa. Rozmowa idzie w złym kierunku. O Jezus. Ja proszę oddać głos Eli. Ja się poczułem poruszony. Słuchajcie, jeśli mogę coś dodać tu Ela, nie oceniamy nikogo, bo no jest kilkaset osób. Każdy ma coś tam, robi, ma swoje życie i nikt nikogo nie ocenia, prawda? My się nie wtrącamy, kim wy jesteście. Może między nami jest jakiś seryjny morderca, może jest jakiś złodziej. Ela, co ty gadasz, kurde? Może jest jakiś nieuczciwy sędzia, może jest jakiś skorumpowany policjant. Może jest jakaś matka, która źle traktuje dzieci. My was nie oceniamy, prawda? Więc po prostu tak samo nie oceniajcie nas. No. I nie wyzywajcie, bo jest mutna 24. Także tu jest większość osób jest anonimowa. Ci, co są anonimowi, a po prostu nikt, każdy ma jakieś tam... Ja nie jestem anonimowy. Nie błędy. Ja a też słuchajcie, nie. A czy jest z nami Marek Łangowski, youtuber? Czy nie ma? Kłangowski? A czy jest z nami youtuber proboszcz albo psychotrop? Jestem, a psychotropa nigdzie nie słyszę. No to co, to może na fale, za chwilę będziesz tam dalej opowiadał, może ja, nie, się troszeczkę odezwie też. No i co tam, powiesz, Pawle? Bo ty masz na imię Paweł, tak? Dokładnie, Paweł Michał Zaborowski. No. No i co? I no. Jak to się stało, że ty się zająłeś tym youtuberem, że zacząłeś robić te live'y? Jak to się stało? Jak to się stało? Stało się to tak, że przez przypadek dowiedziałem się, że mój kolega z Łodzi streamuje, mianowicie Jachimek, przez kolegów, z którymi grałem w gierki na konsoli. Oni mi właśnie dali linka i do mnie się zapytali, skąd ja go znam. Ja mówię, że z Łodzi. Się tam zadajemy w ogóle ze sobą. Chodzimy na jakieś imprezki. Tam na jakieś tam, nie wiem, piwo, coś tam, jakąś tam wódkę, wiadomo. No i później się okazało, że streamuje. No i wszedłem do niego na kanał, na streamy, a później za jakiś czas zrobiłem swój kanał i zacząłem działać. Już na swoim, a on zrezygnował po prostu i można powiedzieć, że mam monopol na całą Łódź. Na bałuta chyba. Słuchaj, chcesz opowiedzieć o tym, jak to było z tym wypadkiem twoim? A, no to w gazetach każdy wie. No i co, oskarżyli mnie o kradzież, że niby ja coś zajebałem, kurwa, przepraszam za słowa, w tym domu. Tam powiedziałem pod wpływem alkoholu. Może ja powiem, o co chodzi. No więc...
Ty byłeś streamerem, tak? Parę lat? Ile? 2 lata? Ile było już lat tego streamowania? Od 2018. Od 2018 konkretnie na swoim kanale zacząłem od listopad. Czyli podobnie tak jak ja zacząłeś streamować, a ten wypadek był rok temu, także byłeś już tam, live'owałeś no ze 3 lata, tak? I miałeś moderatorkę, tych twoich live'ów, no i poszedłeś do niej w odwiedziny w Łodzi, i, a wyście robili, no poszedłem do niej, tam, do jej chłopaka. Robiliście tam wtedy live'a? Nie. Znaczy ja robiłem sobie trochę live'a, ale tak? Już bym się urwał film, bo wypiłem za dużo. Wypiłem dużo za dużo, bo wypiłem, o Jezus, wtedy to wypiłem 12 piw, zanim do nich pojechałem, a z nim jeszcze wypiłem 0,7. Jeszcze no w ogóle bardzo dużo alkoholu. I to było no i się urwał film. Rok temu wiosną, tak? 2021? Nie, to było 2021, to było 8-9 maj. Aha, no, czyli późną wiosną. No i co? No i tam sobie porobiłeś tego live'a, potem się pożegnałeś, tak? I wyszedłeś z tego... No niekoniecznie się pożegnałem. Znaczy mi się urwa film. Ja powiedziałem do niej coś bardzo nieodpowiedniego. Jej chłopak to usłyszał i nie był zadowolony. Później oni oskarżyli mnie o kradzież, że niby ja ruszyłem jakąś tam ładowarkę i olejek do epeta, znaczy do e-śluga, a z tego ja e-ślugu nie palę, więc no trochę nie na miejscu. I niby oni stwierdzili, że ja to wziąłem, a ja nic takiego nie miałem przy sobie. No i on za mną tam wyleciał, jakaś awantura się rozpętała, a później do mnie znowu wyleciał, no i mnie zbutował tak, że leżałem w śpiączce 1,5 miesiąca. No i była taka sytuacja, że wyszedłeś z tego mieszkania, to było gdzieś na jakimś piętrze wysokim, tak? Czy? Nie, no to było bodajże drugie, to był Teofilów. Ale to był blok, tak? Wyszedłeś pod blok, wybiegł za tobą ten chłopak twojej administratorki i zaczął cię bić, tak? Zaczął cię kopać głównie po głowie. Nie, ja to byłem w takim stanie, że wtedy to że można ty będzie... Ty nawet nie pamiętasz, tylko po prostu z zeznań świadków widzieli świadkowie z balkonu. Nie no, wódka to mi uratowała życie, bo gdybym był trzeźwy, to mógłbym tego nie przeżyć. No i po prostu i ten sprawca wrócił do mieszkania, a potem znowu wrócił się i kopał cię po głowie i ja tylko dodam, no i to się skończyło utratą przytomności Pawła. Ludzie wezwali pogotowie, bo widzieli po prostu z bloków okolicznych. No tam jakaś sąsiadka właśnie od nich z bloku. I widzowie go potem znaleźli, w którym leży w szpitalu. Leżał w szpitalu w śpiączce 1,5 miesiąca, tak? Tak, 1,5. Potem ta osoba, ten sprawca dostał, była sprawa w sądzie, byli wzywani świadkowie i dostał... On dostał, zaraz to rozprostuję. Na początku chcieli mu klepnąć 8 lat za usiłowanie zabójstwa. Ale sąd apelacyjny zmienił mu kwalifikację czynu i dostał 5 lat za ciężkie pobicie. Czyli z artykułu 148 z dwójką zmienili mu na 156 chyba z jedynką, nie pamiętam dokładnie. I on już jest od ponad roku w więzieniu, tak? No, tamtego roku, jo. Zresztą on będzie rok minął, że jeszcze mu została 4 do galowania. No i słuchajcie, no i dlaczego o tym akurat opowiadamy? No bo to jest właśnie taka historia. Ja nie uciekasz? Stąd? Żeby, no Paweł miał pecha, bo robił te live streamy
wpływem alkoholu. No i w końcu był w takim stanie, że nie mógł się obronić. Ktoś go napadł, pobił. I o mało tego nie przeżył. Także to jest ta historia jego życia, jest taka, że no, mogło się to bardzo źle skończyć, prawda? Ela, ale ty sobie nie myśl, jak ja przyjadę do Krakowa, to ja będę robił jakąś szodę, ja przyjadę normalnie, żeby nie było, żeby nie jakaś gruba patologia, i nie wiem, piwo, wiadomo, piwo. Będzie seks. Nie będzie żadnego seksu. Ewa, nie daj się namawiać. Chodzi o to, że no, ja się bardzo przejęłam. Będzie wielka orgia. Słuchajcie, ja chciałam, żeby Paweł... Żeby Marek Paweł opowiedział... aż tak nie domagał nigdy. Słuchajcie, ja chciałam, żeby Paweł opowiedział o tym wypadku. Przepraszam, że tak... W sumie nie uprzedziłam cię, że będę o to pytać, prawda? Nie, spoko, ja się... To chodzi o to, że ja chciałam po prostu... No bo to jest takie spotkanie, taka rozmowa pod tytułem... Luźna. Bo ja sama idę w kierunku troszeczkę tego pato-youtuberstwa, prawda? I dla mnie historia Pawła, tam nawet Rafała, to jest taka przestroga, żeby nie posuwać się coraz dalej w tych jakichś takich dziwnych zachowaniach, żeby nie sięgać po prostu po ten alkohol, bo wydaje ci się, że panujesz nad tym, co się dzieje, a w efekcie, no to tak jak na przykład Rafał, nie do końca kontrolował, co robi, a z kolei Paweł na przykład ktoś go napadł w czasie live'a i nie był w stanie się obronić. Gdyby był trzeźwy, to by nie doszło do tego pobicia, prawda? Bo by dałby się radę obronić, byłby w stanie uciec, zwać pomoc. No, bić giwuj się normalnie. No to albo obronić, albo wzywać pomocy. Więc, nie no, więc pomocy taka... to nie. Normalnie wali bez im stoluba. Słuchaj, a ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że no bo tak, Paweł, skąd się wziął Paweł? Michał Zaborowski po prostu zadzwonił do mnie, twórca Proboszcz. No i ja szukałam jakichś informacji o nim w internecie i nic nie znalazłam, tylko ten film Mateusza Spysińskiego o nim. Że tam biłeś się na live'ach z jakimiś osobami. Małyszem. Ale ja po prostu, no to ja z tego nic nie wyciągnęłam, co powiedział Mateusz Spysiński, bo on niestety nie mówi prawdy, kłamie, manipuluje widzami, także ja mu nie uwierzyłam w to wszystko, co on tam opowiadał, ale oglądałam nagranie, jak tam po prostu biłeś z kolei tego... No, kolegę swojego, no to nie za ciekawie to wyglądało. Może coś powiesz na tym. Ja wiem, że to nie za ciekawie wyglądało, ale uwierz mi, że zrobiłabyś chyba to samo, gdybyś komuś powtarzała przez 3 tygodnie, mówiąc cytuję, zamknij tą mordę, ty kurwo, bo pod spodem jest dziecko. I nie chce mieć lipy. No on nie rozumiał, 3 tygodnie powtarzałem dzień to samo. No i już nie wytrzymałem. No i mu dojebałem. Taka mała ciekawostka, no akurat wtedy w Warszawie mieszkałem i dzień przed tym, przed dzień... Właśnie. W dniu tej akcji, w której się działa Proboszcz z tą małyszowaniem z butelki, z butelkowaniem Małysza, znaczy się, to miałem być u proboszcza następnego dnia, nie? Ale tak doszło do takich rzeczy, to się przestraszyłem. Rafał, to miało być inaczej. To my z Małyszem mieliśmy do was w środę przyjechać i mieliśmy ze sobą wziąć maskotkę imprezy, pralkę, franie. Mieliśmy przyjeść i pralka Franie miała z nami wtedy jechać do was, a wtedy tam mieszkał jeszcze z Agnes. No, faktycznie, pojebało. I mieliśmy w ogóle wynajmować, ona miała wynająć te Platinum Tower, czy coś tam jakiś tam, bo nie chciała. Jakby do tego doszło, do tego streama, do czego to byłby cyrk, bo Małysz z uwagi na to, co było z to butelkowanie, naprawdę jest osobą wkurwiającą. Tym bardziej, że ja już z nim przeżyłem pierwszy raz, jak do mnie od razu przyjechał, to
mnie i jego wyprowadzała policja, bo on się najebał i zaczął śpiewać. To, że tam śpiewał, to spoko, tylko że on tak śpiewał, że już policja napierdalała do drzwi. Ale czy wy nie uważacie, że alkohol nie jest dobrym dodatkiem do tych live'ów, streamów, bo alkohol plus stres, zdenerwowanie, emocje związane z takim live'em, no to czasami człowiek się bardzo fajnie nie, czuje, tylko a czasami... alkoholu da się ciebie słuchać. A czasami jest zdenerwowany, prawda? Zależy kiedy. Bo ja muszę powiedzieć, że no mi się zdarzyło zachowywać agresywnie po alkoholu w czasie live'ów. No i ze dwa razy, jak robiłam live'y z Markiem, to go zaatakowałam w trakcie live'ów. Pozdrawiam Marasa. Jak się zdenerwował? No, ja... widzę, że z nami jest ten tutaj youtuber, psychotrop jest youtuber. I jest youtuber Marek Łangowski. To co, zabierzecie głos, chłopaki? Marek, może powiesz coś? Co myślisz o korzystaniu z alkoholu w czasie live'ów i streamów? Czy to jest dobre, czy złe? A może psychotrop? Może psychotrop się wypowie, bo wczoraj robił live'a. No i widziałam, że tam tego alkoholu trochę było. Na tym live'ie. Psychotropie, powiesz coś na ten temat? Może akurat są, ale gdzieś wyszli. No to może oddaję głos Rafałowi. Powiedz, Rafale, coś ciekawego jeszcze, jeśli chodzi. Ja w ten sposób, słuchaj. No ja tam jestem trzeźwym alkusem, alkoholikiem, ja zdaję z tego sprawę. Ja nie będę na jakichś Discordach na takie tematy gadał, bo tutaj, wiesz, kurwa, normalni ludzie siedzą, więc wiesz, później będzie pierdolenie, że Rafacusa już całkiem pojebało, siedzi u Elki, gada, kurwa, te spotkania anonimowych alkusów robi, czy jak to tam się mówi. Powiem tak, no faj, u mnie to było, wszyscy zresztą widzieli, mnie czasami do pewnego czasu alkohol pełnił taką rolę zabawiacza. Później to już piłem, żeby pić. W pewnym momencie to już piłem, żeby kurwa piłem, żeby się napić. Odpierdalałem jakieś trzody, już tak później jakieś takie pojebane akcje już tam weszły, nie? I rano jak trzeźwiałem i zdawałem sobie sprawę z tego, co odjebałem, to chlałem jeszcze bardziej, żeby zapomnieć. I taki ten się powtarzał schemat cały i już później faktycznie totalne jakieś skurwienie nastąpiło, jak już tak się wjebałem w to, ale to mówię, no to jest zresztą, no. Ja jestem ogółem tego zdania, że jak ktoś chce, to niech se kurwa pije do śmierci nawet. Też rozkminiłem sobie, że wiesz, nie jestem taką osobą, że o, będę komuś ale tam to, że piłeś ten alkohol w ten sposób, że byłeś rano na kacu i już zaczynałeś wtedy pić od razu, tak? No kurwa, Ela. Ja to już miałem taki okres w życiu, że ja czekałem na ja czekałem, kurwa, aż Żabkę otworzą. Jak w Poznaniu, jak mieszkałem na przykład. Na takim osiedlu Żabka była, albo ten. Czekałem, aż Żabkę otworzą, nie? Ja, o której jak otwierali? Jak był lepszy okres, na przykład o, na te streamy? Znaczy oszczędniej? Nie wiem, czy to chodziło o to, bo jak był na przykład lepszy okres i kurwa faktycznie tych dużo pieniędzy było, że on stop te papierki kurwa były, że to Marlenka tylko do bankomatu zapierdalała. Kurwa, z konta bez limitu siano wypłacała, bym coś ujebało, że gotówę chciałem. A dobra, nie mam w sumie. To kurwa taksówkę sobie zamawiałem, ty, żeby gościu przyjechał i żeby Żabki na dole, na górę kurwa zakupił już na czwarte piętro, nie? Kurwa. To Żabkę o której otwierali? Od Żabki o 6 otwierają. Nie wiem, której Żabki otwierają. No ale jadłeś jakieś śniadanie, czy od razu pijesz alkohol? No jadłem śniadanie, normalnie dwa browary. Przed grzałątkową gorzką miętową. O 9 gorzką. Moja też ulubiona wódka. A jak na przykład piłeś ten alkohol, no to co jadłeś w ogóle w ciągu dnia? Nie wiem, jakieś shity, no zamawiałem te pizze, nie pizze, jakieś kebaby, ale ja to zamawiałem tak, że zamawiałem, czy wiesz, tam, kto tam był ze mną, czy też tam jadł, a ja to tam brałem gryza i nie mogłem jeść, bo ja non stop od wódki miałem wyjebane bebechy, ja nie miałem apetytu, ja ważyłem tam kurwa 47 kilo.
Wiesz, no ja czytałem fajnie. Ugryzł schabowego dwa razy i... Ja się tak pytam z ciekawości, bo ja też tam trochę sięgam czasami po alkohol. Ja też piję naczczo. I to strasznie nie uderza do głowy, nie? Ale przynajmniej się nie tyje po tym. A ja powiem tak. Jak pić wódeczkę, to tylko pod śledzika albo pod tatar. Może tutaj miał być rozmowy antyalkoholowe, tak. Już się każdy nakręca na wódkę, ale dobrze, że ja jestem trzeźwy, żeby nie było. Ja nawet dzisiaj nie wypiłem... Znaczy, ja to tam nie mówię, że wódka jest zła. Sorry, się przerwę. Ja to tam nie mówię, że wódka jest zła. Ja nie mówię, że alkohol jest zły, kurwa. Ja nie mówię tego. Ja po prostu nie piję, bo dla mnie to źle działa. A ja nie jestem takim, że antyalkoholowe, kurwa, czy coś w tym stylu. Ja też wcale nie chcę piję. Sorry, że ci przerwałem, proszę. Spoko, Rafał. Nie wiem, no ja tam lubię się czasem napierdolić, odchamić, ale też no nie cały czas. Bo ile to można być na bani? Ale ty, ja Rafał, ty Rafał, jeśli mogę zapytać, mówi Ela, to no. Po prostu w ogóle nie pijesz nic, ani kropli alkoholu? Ja od 1 sierpnia ubiegłego roku, w tym roku minął rok, w sierpniu bez kitu, nul, zero, nie? Ogółem w Sylwestra piłem 3 desperadosy 0,0%, 0,0% i Helenę Orężadę na Sylwestra. No ale wtedy jeszcze wypaliłem sobie ogółem. No kurwa, z 8 jointów. Ale chodzi o to, że to byś się bał, że jak na przykład wypijesz jakiś alkohol, to wtedy nabierzesz ochoty na to i że mógłbyś wrócić. Do tego myślisz, że jest coś takiego? Tak, bo to taki schemat ja mam. Ja już to przemyślałem, bo to patrz, wiesz, jak to działa na początku. Bo jak tu przyjechałem do Niemiec, tak samo byłem po tej terapii, no ale tutaj też dziewczynę poznałem. Ona mówi, ty jesteś za młody, kurwa, żeby być alkoholikiem. To by coś się po prostu w głowie ujebało. Jak zmienisz otoczenie, to będzie inaczej. A ja mówię, no może ma rację, kurwa. Sylwester, smakia to gorąco, jak w lato waliny. Co to kurwa jest? Niski dzisiaj tyle, że skończyłaby się susza. Co to kurwa było? To z tego Discorda ci mi się telefonie? Nie, no tak puszczają, nie. Zagłuszają. No i co? No i mów dalej. Tam, żeby się to w telefonie włączył. No i o czym ja mówiłem teraz? Że pojechałeś do Niemiec i, I ta dziewczyna ci mówiła, że niemożliwe, żeby był alkoholikiem. No i wtedy sięgnąłeś po alkohol, tak? I takie browary były litrowe, te getrinki, wiesz o co chodzi. Te w Niemczech masz takie sklepy, że masz od chuja wódę browarów, no dużo tego wszystkiego jest. Ja tam wsiadłem i ja pierdolę. I tam browara na początku wypiłem i tak później, wiesz co, tak kurde, nie myślałem. Wiesz co, i decyduj ludzi w ogóle, kurde, przez to wszystko. Musicie to po prostu ogarniać. Wiesz, Ela będziesz musiała później sobie przerabiać, żeby na YouTube'a wstawić. Najlepiej to jest... Nie, bo już dostała bana. Najlepiej, jak ty chcesz na YouTube'a cokolwiek wstawić, to było podium zrobić i dopuszczać do głosu osoby, które chcesz, żeby mówili. Następnym razem chcę to przemyśl. Może tak, YouTube... ale to podium nie wiem właśnie, czy to jest takie fajne. No można zrobić podium za tydzień znowu. Cześć, Ela. Cześć, Rafał. Siema. To jest o tyle fajne, że każdy może się odezwać, ale te osoby, uprzedzam, te osoby, które zagłuszają, to my, tutaj jest kilku administratorów, kilku lektorów i my od razu te osoby niestety, ale wyciszamy przerwy, więc... No dobra, i słuchaj, jak to dalej, bo to ci w skrócie teraz powiem. No i patrz, no i tutaj zacząłem tak sobie pić, tak minął rok, kurde, nie, i do takiego, i ja tą dziewczynę olewałem ją, nie chodziłem tam do niej, tylko wolałem piątek przychodzić, to piłem tej wódę sobie. Paliłem te szlugi i miałem im, wiesz, tak wszystko w sumie miałem wysrane ogółem, nie? No i w pewnym momencie w tamtym roku, to tak już w maju, czerwiec, lipiec, coś się do takiego momentu nastawiłem, że już praktycznie do Polski wracałem, nie? No tak się rozchlałem, ale się ogarnąłem w porę. No i... Ale myślisz, nie. Żeby nie pić alkoholu, to trzeba całkowicie przestać? Znaczy, to ja musiałem przestać całkowicie, no, u mnie nie ma takiego, że się nie wiem, po pracy browara się strzel czy coś i tak dalej. Nie, ja nie umiem na przykład wypić jednego piwa, jak już w ogóle alkohol zaczynam pić, to piję po to, żeby się napierdolić. Piłem po to, żeby się napierdolić, a nie piłem po to, żeby się zrelaksować, kurwa, czy żeby, nie wiem, dla towarzystwa.
Da się tak robić, żeby po prostu zmniejszyć ilość, ale na przykład nie rezygnować całkiem? Bo ja się Książkowo, tak pytam, myślę problem, sobie o sobie, nie? Że ja na przykład lubię alkohol, nie, specjalnie nie jestem jakoś bardzo uzależniona, ale czy to można na przykład sobie kontrolować, zmniejszać ilości, w określone dni nie pić, czy to potem jest problem z tym? Nie każdego tak idzie. Jak się wpadnie w cuk, to się dopiero zaczyna jazda. Ela, ale ty przed chwilą powiedziałaś, że pijesz nacho. Jakbyś coś więcej... Znaczy... Czy nie, że nacho, tylko generalnie mało jem, nie? Zas. Więc wychodzi ale... od... Miałam na myśli, że na pusty żołądek, nie? Ela, ale grunt, żeby się tak szybko napierdolić, to trzeba się naprawdę najeść fajnie, wypić sobie kilka piwek, tylko że po kilku piwkach to się wchodzi w łódeczka. Rafał, to jest ten sam schemat jak mój wujek, taki miękkiś, tylko wujka. Bez kitu chciałem to samo powiedzieć, stary, że też właśnie wujka miałem świętej pamięci, kurwa, Andrzeja, który, z którym siedziałem w barze, zawsze jak się spotykaliśmy tam, kurwa, kiedyś jak do matury, ten przyjechał do tego, do siostry, moja mama to siostra, i zawsze było browary i w barze siedzieliśmy i co, kurwa, Rafałek, browary mulą, nie? I woda, kurwa, woda. No. No. Tego świętej pamięci. Ale piwo no można ten... łączyć z wódką, no bo i się to nie przeszkadza? Utopił się najebany, wiesz? O właśnie, i to mój wujek autentycznie utopił się w zbiorniku retencyjnym najebany. No to mój nie, tak no, samo. Piwo z wódką to najszybciej się można najebać. Ja się tak najebałem, że mnie wyniosła policja z baru ostatnio. W Łodzi. Nawet nie pamiętam, jak chodziłem na izbie. No, ale wy uważacie, czy wy uważacie, bo to tak, tu jest rozmowa o patu youtuberstwie, ale też troszeczkę o tych nałogach, prawda? Ja tak zaczęłam pytać, bo mnie to interesuje osobiście, ale no bo są różne koncepcje, prawda, że no niby organizm się przyzwyczaja, ta przemiana materii, bo potem jak się odstawia alkohol, to organizm się domaga, ale czy to nie jest tak, że to raczej umysł się uzależnia, bo ja na przykład zauważyłam coś takiego, nie? Że wieczorem tam mam robić live'a, nie? I sobie tak myślę, o, mam ochotę na piwo, nie? A potem sobie mówię, ale nie kupię sobie, bo chcę ładnie wyglądać, dobrze się czuć. No i tak, przez pół godziny mam ochotę iść do tego sklepu i sobie kupić ten alkohol, ale jak cię tak nastawię psychicznie, nie chcę, lepiej mi pójdzie. Potem już po prostu przestaję o tym myśleć i cieszę się, że nie piję tego alkoholu i nie mam żadnych objawów. Że tam źle się czuję, że sobie nie kupiłam jakiegoś alkoholu. Po prostu zapominam, nie? Ale czy wy uważacie, że są faktycznie takie objawy od strony organizmu, że można dostać drgawek, jak się odstawi alkohol? Czy tam złe samopoczucie, jakieś pocenie się, takie rzeczy? Widzisz, to się nazywa zespołanie dłużej niż jeden dzień. Ale chodzi o to, żebyś miała objawy. Teraz się chciałam zapytać Rafała, miałeś takie objawy, jak tak zacząłeś, przestałeś po prostu pić, a zażywałeś jakieś leki, żeby nie pić, czy po prostu przez pierwszy miesiąc się czułeś bardzo źle na przykład? O Ela, chodzi ci o to, czy przestajesz pić, jak przestawałem pić z godziny na godzinę i był ten moment, że po kilku dniach na przykład, albo czy tam po kilku tygodniach chlania przestaje pić, tak? O to ci chodzi, czy po prostu, że po jakieś długotrwałe... Tak, no tak. Jak takie robiłeś przerwy, czy teraz w ogóle, jak rzuciłeś picie rok temu, to miałeś takie pierwsze miesiące, że bardzo się źle czułeś? Znaczy, najgorsze są pierwsze dwa tygodnie, jak robiłem przerwy, jak chlałem jeszcze przerwy, chciałem przestawać chlać, to ogółem kilka razy w szpitalach skończyłem pod kroplówkami. Pierwsze dwa tygodnie, pierwszy miesiąc, pierwsze takie dwa, trzy, cztery miesiące, pamiętam, co były taki przypał. Ale teraz jak już rok minęło, to jest git. Powiem szczerze, że zajebiście się czuję, bo ta moc, którą na wódkę i na alkohol przeznaczałem, to teraz przeznaczam na normalne rzeczy, na kształcenie się, na wiesz, też kurde, odkrywanie jakichś nowych możliwości. A tak jakie miałeś te objawy, jak próbowałeś odstawić kurwa alkohol? O Jezu. Możesz wyliczyć te objawy? Tak. Pamiętam, o Jezu, żołądek, to czujesz nerki po bokach, to czujesz, jakbyś tam miał kamienie ogółem, nie? Tak się czujesz
klatkę piersiową, to miałem tak, że jeszcze papierosy paliłem, nie? No i czasami te narkotyki były, nie? To też inaczej troszeczkę wszystko wyglądało. Klatkę to się czujesz, jakbyś miał zapadniętą, nie? Także oddychać, ciężko ci oddech jest złapać, oczy takie wysuszone, nie? Autentycznie wszystko. No, takie rzeczy, daj spokój. Janys też może powiedzieć, jak on się czuł. Janys też przechodził przez jakiś odwyk? Nie wiem, czy przez odwyk, ale na pewno flał jebany menel. Nie no, flałem, zdarzało mi się pochlać. Kurwa, każdy pije. A mieliście kiedyś delirium tremens? Ja wciągałem kiedyś Ela trochę i trochę też piłem, ale nie do takiego stopnia, że nie wiem, że żygałem, szczałem pod siebie, ale po prostu balowałem. Dobrze się bawiłem. Ale też raz przez alkohol straciłem prawo jazdy, nie? A no właśnie. No. Czyli to jest uzależnienie i psychiczne, i fizyczne, prawda? No ja bardziej psychiczne miałem, nie? Ale są ludzie, którzy się czują. A co? A zmieńmy temat. Co, powiedzcie coś, chłopaki, coś fajnego, coś wesołego może teraz. O, to ja powiem. Ja srałem i szczałem pod siebie, ale prawo jazdy mam. Ha, ha, ha. A ja powiem tylko tak, że wódka lubi dym, a dymy generują donaty. To jest prawda. I to jest geneza podostyjów. Bez wódki nie ma donatów, tak naprawdę. Ty nie chcesz, Paweł. No chodźmy z zerowanie browara. Paweł, no ale może weźmiesz przykład z Rafała i rzucisz ten alkohol, co? Ale ja to i tak. Ja to tylko generalnie to piję sobie, jak robię live'a. Jak nie robię live'a, to nie piję. Tak, jak on się poświęca po prostu. Ale live'a jest codziennie, nie? No nie, nieprawda, że codziennie. Bo ostatnio robiłem live'a Boże, kurwa, w czwartek, piątek, sobotę, trochę niedzieli. Ej, ty teraz czasem czytałem, ej, to jakiś rumca. Proboszcz, ja mam pytanie do ciebie. Ej, wariacie, rumcaj sowaty. Ej, poczekaj, stój chwilę. Rumcaj sowaty, napisał o 20:45 w waszym czacie, w waszym Discordu, tak. Z ciekawości, to pan proboszcz i Rafatus miał sądowy zakaz pokazywania się w necie i co, to też przypadek? No pięknie, super gwiazdy. Wariacie, nie ma takiego czegoś jak sądowny zakaz pokazywania się w internecie, możesz mieć zapobiegawczo taki zakaz, wprowadzony środek zapobiegawczy do sprawy. Ja nigdy takiego środka nie miałem, nie wiem jak proboszcz, więc doinformuj się, jak chcesz takie rzeczy pisać na internecie, ty kurwa ubie. Ja powiem tak. Ja miałem zakaz streamowania przez prokuraturę do sprawy z Małyszem, ale zapłaciłem 5000 tego, jak to się nazywa, połączenia majątkowego i mi zdjęli. Prawnik mi załatwił, było cały. I dalej streamowałem i robiłem trzodę na Odolanowski, aż mnie znienawidziło całe osiedle. I dalej mnie nienawidzą. Ale no i dobrze, to, ważne, że się nie poddajesz, próbujesz w swoich celach. Ale to już spokojnie. To się nie poddawać. Ale ja mam pytanie, proboszcz, jak zrobisz live'a z Elon, to zrobisz go w starym old school stylu, czy będzie to trochę inaczej wyglądało? Nie no, jeżeli będzie live z Elon, no to jeżeli Ela się zgodziła już, ale chodzi tutaj, zależy, czy to będzie IRL z terenu, czy to będzie w domu, to na pewno, no mówię, no ja nie będę jechał do Krakowa po to, żeby się napierdolić, to ja się mogę w Łodzi, kurwa. I znowu mnie wyrzucą z jakiegoś baru, bo narobię trzody. Nie no. Więc po prostu ja mówię, że mogę zrobić live'a na spokojnie, jakieś tam piwko, dwa piwka. A ja wiecie, bo mogę o tym proszę powiedzieć, bo ta dziewczyna, co mówiłem tutaj w Niemczech, z nią byłem swego czasu, to ogółem jak proboszcz no, był w śpiączce, to... No, że dzwoniła do mojej mamy. Dzwoniła do jego mamy i dużo z nią rozmawiała. Ja tam nie będę mówić szczegółów tych rozmów,
Ale nie, nawet dzień dzisiejszy. Też nie zrobiłbym. Że jak tam, znaczy mnie to tam, wiadomo, że tam moja jakby stanie najmniej jakiś tam najmniej jakiś tam proszę ciebie gwarantująco, ale mi się wydaje, że to właśnie, jeżeli takie chcecie tam, bo ja tam Ela miała wątpliwości w stosunku co do ciebie, że te streamy robić, czy tam dalej, ja mi się wydaje, Ela, że jak chcesz, oczywiście, to wydaje mi się, że ty nie masz się czego obawiać, bo Paweł nie jest takim psychicznym człowiekiem, żeby tam coś z tobą nie wiadomo co zrobił i myślę, że zachować też się będzie potrafił, a nie będę ukrywać, że takiego streamy streamowałem. Ja myślę, że też może będę zacznę streamować od grudnia, od jakiegoś tam, albo no grudzień po grudniu. Także mi się wydaje, że jako youtuberzy, twórcy wszyscy powinniśmy połączyć siły, się nie kłócić i współpracować razem. I to zaowocuje większymi pieniędzmi, większą popularnością i lepszym kontentem, nie? Ale na przykład, jeżeli przykładowo wziąłbyś kogoś takiego osobnika typu Małysz, to może się skończyć tak jak zawsze. Piwo tylko musi być w plastikowej butelce albo w puszce. Bo nie wypierdalam. Z niektórymi osobami jest ciężko streamować. Uwierz mi, ja wiem po sobie. Nie no, ja nie jestem osobą agresywną, także ja bym nikogo nie uderzył. Na prędzej nie no, ja nie wiem, ale to nie o to chodzi. Prędzej chodzi o to, że no. On wkurwia, słuchaj, jeżeli ja mu mówiłem, to coś do sytuacji. Jeżeli ja mu tłumaczyłem 3 tygodnie to samo, zamknij jej. On już najpierw dostał pierdol delikatny, później zaczął fikać, później znowu tłumaczyłem, kurwa, i któryś raz z kolei, no to w końcu wybuchłem, no i mu dojebałem. Ja cię nie oceniam, jeżeli uważasz, że zrobiłeś dobrze, no to spoko. Dobra, kurwa, będziecie pierdolić. A on tak się... mocach. Mamy rozmawiać teraz o planach, kurwa, niby się pierdoli, że mniej youtuberów, niby mówi się, że mniej youtuberów, więcej chleba, ale mi się wydaje, że nie w tym przypadku. Mm-mm. Słuchajcie, ja może się wtrącę, mam tutaj prośbę do administratorów i do lektorów, żeby sprawdzały osoby, które zagłuszają i uprzedzam, że te różne takie odgłosy, jakieś chrząkanie i tak dalej, no to będziemy musieli wyciszać. Mówi Ela Gawin. Jeszcze chciałam. Ale to Janusz beka cały czas. Tak? Janusz, proszę, ty przestał bekać. Ja nie bekam, ja nic nie robię. Ale on nie bekał, autentycznie. I chciałam też po prostu przypomnieć wszystkim osobom, że nagrywamy to spotkanie, tą rozmowę będzie na moim kanale YouTube www.youtube.com/ElaGawin. Jak ktoś nie wyraża zgody, żeby jego głos był wykorzystany, no to można się przysłuchiwać, a się nie odzywajcie. No i proszę bardzo właśnie administratorów, lektorów, żeby czuwali, żeby po prostu nie było tych zagłuszeń, ja tutaj patrzę. No i to jeszcze. I tu jeszcze apeluję, może Marek Łangowski zabierze głos, może Psychotrop widziałam, że był. A może po prostu teraz przejdźmy do pytań widzów, prawda? Kto by się... Tutaj nie ma takiego systemu zgłaszania, podnoszenia ręki. Macie jakieś pytania? Do mnie, do Rafatusa, do Pawła, no to pytajcie. Osoby, które nie wiedzą, no to Rafał Kowalczyk, Rafatus jest youtuberem, streamerem, dalej teraz się zajmuje tym live'owaniem. Był okres, że bardzo dużo robił live'ów. Od którego roku ty live'owałeś, Rafale? No 2017. Aha, czyli... No to czyli wy w bardzo podobnym czasie zaczęliście. Bo ja też w 2017 roku, czyli Ela Gawin, ja też jestem youtuberką, tylko w sumie nie mam dużo odsłon, subskrypcji tych filmów. To też tak na poważnie zaczęłam w 2017 roku robić. No i trzeci jest youtuber Proboszcz, czyli Paweł Michał Zaborowski i on też 2018 mówisz, zacząłeś live. 2018, jo. A ty, Proboszcz, masz ile tych subskrypcji? Nie wiem, teraz
Ciężko mi to idzie. Dochodzi do 9000. Ale ciężko masz, to idzie. Ale ty masz jakiś nowy kanał, bo przedtem miałeś inny, tak? No, ja miałem jeden, zapomniałem do niego hasła, założyłem drugi i teraz na tym drugim mam, tym głównym mam tam, nie wiem, około, no mówię, no 8500 subów, coś takiego. Ty, Rafał, a mam pytanie do Rafała, a ty no. już nie masz tych kanałów, co robiłeś te live'y, to tego już nie ma, to po prostu YouTube ci to skasowało, tak? Tylko to po prostu funkcjonuje gdzieś tam w pobranych filmach przez ludzi, tak? Ale czekaj, bo ty teraz co mówisz, że te live'y, które miałem, ja miałem kilka kanałów na YouTube, ja najwięcej miałem subskrypcji 143 tysiące hakiem, to go przecież usunęli ten kanał za patole, bo Marlence w mordę dałem. I miałeś po 140 parę tysięcy. Ale jak ona mnie w mordę waliła, to nie banowali, kurwa. Dobry świt. Aha, i oni usuwali, musiałeś zakładać następny kanał i potem już ci nie chcieli zakładać, tak? Znaczy nie, no był taki okres faktycznie, że kasowali te kanały co chwilę, jak tam jeszcze były te paco streamy. No, jak skończyłem je robić, mam teraz kanał 21 tysięcy subskrypcji. Nie wiem, stoi. Czy będzie stać? Nie wiem. Ale nie ma czegoś takiego, że YouTube, jak na przykład masz przeszłość taką trochę, mówiąc w cudzysłowie, patojoutuberską, że oni potem już zakazują tej osobie streamowania. To nie ma chyba czegoś takiego, czy jest? Nie wiem, ja tam się nie kryję z kim jestem i robię sobie nowej tożsamości. Nawet jeszcze mówię o tym, co robiłem kiedyś. Ja tam pokazuję moją drogę, kurwa, jakby... A ty poza live'ami... Tymi streamami też... robiłeś też filmy, czy nie? Czy tylko live'y i streamy? Wiesz co, kilka ich było, ale u mnie z kanałem to się taka historia wiedzie, że ktoś miał do niego dostęp na początku mojej kariery i złożył AdSense, podłączył, później się z tym osobą nie miałem kontaktu i on nie miał dostępu do tego AdSense, tam się jakaś kwota zebrała, ale to przepadło w sumie. No ale jakieś tam kilka filmów było, ale niedużo, tam kilka tam było, jak w Bielsku mieszkałem. Jakieś vlogi, gdzie tam gościa miałem, który to montował, faktycznie taki peku. Twoje live'y to miały ile? Po ile odsłon te streamy? YouTube może blokować na zawsze kanały. Rafatus tak zwany dostał permanentny ban. Jakakolwiek pokazanie nawet jego twarzy skutkuje tym, że może dostać kanał zablokowany, dlatego na przykład Fame MMA nie zatrudniła właśnie jego, bo się boją, że kanał zejdzie. Tak zwany faceban. Co, że to po prostu twarz wyłapuje? Tak zwany Rafonik czy Rafatus? Teraz Rafonik czy nie? To było kimś innym. Chyba mu się ksywy żeś pojebały. Tak, Rafatus miał Rafonik. Rafonik miał propozycję MMA, ale spierdolił kiedyś. Rafonik, sorry, mogłem się gdzieś tu majtnąć. No on ma nawet kontrakt z Fame MMA, ale boją się go wpuścić, że zdejmie kanał, bo miał kanał z Wojtkiem Golą właśnie od Fame'a. Miesiąc postreamowali i został zbanowany przez to, że YouTube się zorientował, że to on streamuje i robi wideoblogi. Ej, Paweł, mam pytanie do ciebie, mogę? No, proszę. Dlaczego Agata Młynarska kurwą do szczania jest, powiedz mi? Wypierdalaj, zjebie jebany, ci łeb rozjeb. Przepraszam. Przepraszam, że się zaśmiałem. Ale no. Ciekawe, czy byś podszedł na ulicy i to powiedział, by ci kurwa zniściował, ty. Słuchajcie, ja może się wtrącę, mówi Ela, Gawin. Ja chciałam powiedzieć, że trochę przepraszam za moich widzów i inne osoby wczoraj, tak nie za bardzo. Było wczoraj ta głosówka? Wczoraj to było. Trochę tak to nie wyszło, te awantury. Ja sobie to przemyślałam i... Dzisiaj się bardzo spokojnie zachowuję, nie wiem, czy zauważyliście. Nie krzyczę na nikogo. I jeszcze w ogóle sobie postanowiłam, że nie będę przeklinać. Ale jak już teraz, Ela, przepraszam bardzo, bo jak już teraz są takie sprawy administracyjne, to ja bym miał też do ciebie jedną sprawę. No, słucham. Bo mi chodzi o taką jedną koleżankę.
bo ty ją kojarzysz, ta Lilianusz, nie? No. To co ty o niej myślisz, że ona cię pod górkę robiła, czy ona w porządku dla ciebie chciała? To szkodnik jest. Ale czemu szkodnik? Bo ja akurat dysponuję, nie, bo tak się chciałem, bo mi szkoda jest tej dziewczyny, bo ja autentycznie z nią rozmawiałem trochę i wiemy, że to jest w porządku osoba, nie? To jest manipulantka. No ale poczekaj, bo ja do Eli teraz kieruję pytanie. Rafał, nie ma znaczenia, jakie miała intencje, groziła Eli, to wystarczy. Ale... Przepraszam, bo tam padło... Nie, nie, no poczekajcie, no Rafał... Słuchajcie, Rafał się mnie pyta. Rafał się mnie pyta, to ja powinnam odpowiedzieć. Po prostu ja się na jej temat nie... Mam taką napisaną notatkę na temat... Mówiłeś, że ona chce ci spalić samochód i dom Ela? Nie, ja tylko powiedziałam, że hejterzy tak mogą zrobić, a ja tego tak nie odebrałam w ten sposób akurat po niej. Tylko, że chodzi o to, że ja nawet sobie taką notatkę tam przygotowałam na temat kontaktów z nią, myślę, że sobie to opublikuję. No nie wiem, dlaczego ona siedzi na tym serwerze Przystanek Kozborowo i cały czas się o mnie negatywnie wypowiada, prawda? Bo mogłaby po prostu już tam nic nie komentować, a właściwie jej aktywność na tym serwerze się ogranicza cały czas do jakichś krytycznych wpisów na mój temat, więc... Przecież ja na jej temat tam raz się wypowiedziałam, już zapomniałam. Ale ja nie znam w ogóle tych osób. Nawiasem mówiąc, chciałam wam powiedzieć, bo Rafał się pytał ostatnio, czy ja nie mam jakichś obaw, że hejterzy mogą coś złego zrobić. No, ja jutro sobie muszę umyć samochód, bo będę jechać coś załatwić. Słuchajcie, mam cały samochód oklejony takimi naklejkami z takim kutasem, że tam stoi kierowca, a samochód stoi sobie pod blokiem, pod moim garażem. Ktoś przyszedł i go całego poobklejał. Dwa dni temu to zobaczyłam, ale nie miałam czasu tego podklejać. Bo chcę sobie filmik nagrać po prostu, ale się trochę martwię, bo te naklejki, to jest takie naklejki z takim kutasem, takim takie rysunkowe, że tam zły kierowca i boję się, że to będzie ciężko mi bardzo odkleić, bo to ciężko schodzi i jest... To tak, jest tak zwany karny kutas, za chujowe parkowanie. Tak. No i mam tych naklejek na samochodzie około 50. Na twarzy, na reklamie. Nauczy się jeździć. Samochód jest zaparkowany, tak jak mówię, przed moim garażem, przed blokiem, w miejscu, które ja sobie wykupiłam do parkowania. No to majonez, puszczę klej. Też przyszedł mi do okleju. Martwię się, czy ja sobie to odkleję, prawda? Bo jutro gdzieś muszę jechać. Odstawiłabyś zdjęcie tego jako dowód? Ja się na tym znam, jakby potrzebowała pomocy, to ci powiem. Ja nie potrzebuję niczego udowadniać, bo ja i tak wszystko filmuję, tylko właśnie sobie zapomniałam, bo było ciemno, jutro sobie to sfilmuję. Sąsiedzi się patrzą, o co chodzi, nie? Ale oni mnie tutaj już znają. No i dlatego ktoś przyszedł z tymi naklejkami i wyklejał mi samochód, jak ja sobie stoję przed swoim garażem, prawda? Rozumiem, Paweł, mogę mieć pytanko do ciebie? Także niestety ci ludzie strasznie dokuczają po prostu, no. A oczywiście zrobię jutro filmik i zdjęcia i pokażę, ale nie wiem, dlaczego ktoś mówi, że mam jako dowód można zrobić pytać. Zdjęcie. Powiedz mi, czy jak mały słuchał Agatę Włodarską, czy jak ona tam ma, czy było jej miło? Dobra, kurwa, jakbym cię spotkał, ci łeb rozjebał, kurwa. Byś, kurwa, miał butelkę w dupie, jak mały na głowie. Śmieć mi jebany, my zaraz, kurwa, ci łeb rozpierdolę. Ale to Agatka miała butelkę w dupie. Nie, ale słuchajcie, ja proszę administratorów, żeby wyciszyły tę osobę. Który to? Ja już mnie zagotował, fejm, jebany. Ja szukam na telefonie cały czas. Ale słuchaj, Pawle, ty nie możesz tak też do kogoś się odzywać, bo to są groźby, nie? Wiem. Tam przepraszam, bo się zajebałem z nazwiskiem wcześniej. Ciągnij się, gościu. Także nie, po prostu najlepiej jest, jak ktoś zadaje jakieś takie niefajne pytania, to ignorować po prostu, nie odpowiadać. Ja wiem. U mnie na czacie to ja bym zbanował, albo go, kurwa, zjebał od góry do dołu.
A nie jestem u siebie na streamie, na swoim Discordzie. Znaczy w sumie już usunąłem Discordzie. No my banujemy, oczywiście, że banujemy. Nie, spoko, Ela. Jestem tam cały czas u mnie na czacie, to jest cały czas motyw, że wiedzą, że reaguje, to standard. Słuchajcie, może pytania od widzów, może w ogóle coś wesołego, nie bądźmy tacy smutni. Elu, ja mogę zadać? Proszę. Jak chodzi o twoje live, czy myślałaś o takim aspekcie odnośnie top donatora, że jak ktoś na przykład wpłaci określoną liczbę i najwięcej wpłaci dla ciebie donatów, to mogła być jakaś nagroda w postaci fanboxa albo jakiejś rangi na Discordzie typu Święta Krowa na miesiąc. Takie no wyłącznie. Jest, przecież dostał Maciek. No można, tylko ja sobie tego się ustawia w OBS-ie, czy w tym, to będzie ten proboszcz wiedział, czy w tym programie tam Tipo Live czy Tipli to się ustawia te różne. Ale to proboszcz ci to pomoże zrobić, jak się spotkacie, bo mówi, że on umie takie rzeczy robić. Ja przyjadę do ten. No to się właśnie pytam proboszcza, czy to się ustawia w OBS-ie, czy w tym programie do donate'ów. W programie do donate'ów, nie? Znaczy wiesz, jeżeli przykładowo ktoś ci wyśledzał, że tam, nie wiem, jakiś próg przekroczy 500, to wtedy po prostu robisz losowanie, ale może też, musiałby sam iść przed sobą. No, a wy będziecie mieli, Ela, dużo widzów, jak się z proboszczem zrobicie streama. Ale ja ci, ten Ela, mówię, żeby nie było, że będzie jakaś trzoda, ja tam się napierdolę, czy tam coś. Ja ci mówię, ja sobie wezmę piwo, dwa piwa, góra sobie wypiję i dla mnie będzie spoko, co nie? Bo ja też, wiesz, słuchaj, ja nie po to będę jechał do Krakowa przez w sumie pół Polski, żeby tam się napierdolić, tak? Po prostu, wiesz, lepiej, wiadomo, zrobić jakiegoś normalnego streama i później, wiadomo, ty możesz wpaść do Łodzi, wiadomo, tak? Niż, kurwa, nie miałbym przyjemne robić szody, bo to nie miałoby sensu, tak? Ten koleś to jest kwintesencja pato. Ja bym na twoim miejscu, Ela, w to nie wchodził, bo będziesz miał tylko kłopoty i stracisz na to. Nieprawda. Ja zawsze spoko jestem przyzwyczajony. Co to znaczy kwintesencja pato? To znaczy, że... pato? Znaczy, kim tego, ty jesteś, żeby oceniać, to jest patriotem? Określenie patostreamy powstało poprzez media, które nawet nie określiło grupy tych patostreamów. Wzięli tylko po prostu tak na... I nie do końca genezą, to jest robienie jakichś pojebanych rzeczy, które ich nie robi się na co dzień, bo też swego czasu chcieli to ukrócić. A to nie jest historia na tym wieczór, kurwa. Kwintesencja pato, gościu, tutaj co gada. Ogólnie patologia robienia trzody ma największe branie. Taka jest prawda. Słuchajcie, kochani widzowie, macie jakieś ludzie pytania tutaj do mnie, do Rafała, do innych użytkowników naszych? Tak, ja mam do ciebie, Ela. Czy inspirujesz się kimś i kto jest na przykład twoim autorytetem? Takim youtuberskim? Na przykład, albo taki na przykład jakiś celebryta, taki większy. Madonna. Nie, ja się właśnie nikim nie inspiruję. Ja mam jeszcze pytanie. Mało oglądam YouTube tych różnych twórców, tak tylko po prostu porównuję, jak się to robi, prawda? Ale raczej tak mogę powiedzieć, że idę własną drogą. Zupełnie sobie sama po prostu to wszystko wymyślam. I ja ogólnie to ja sobie lubię na przykład zmieniać styl, bo na przykład zaczęłam iść w kierunku tych wulgaryzmów, tam trochę alkoholu na tych live'ach, a teraz stwierdziłam, że nie, że jednak chcę normalnie rozmawiać z ludźmi, nie chcę być jakimś chamem, bo mi się to nie podoba. Samo nie mam na przykład jakiegoś konkretnego stylu, jeśli chodzi o ubiór, bo podoba mi się na przykład taki styl punk, ale moim zdaniem to jest nudne, jak się ktoś cały czas ubiera w jednym stylu, więc ja na przykład też lubię taki styl trochę reggae, taki
trochę taki, jakieś indyjskie takie ubrania, takie... Muszę wam powiedzieć, że jak byłam nastolatką, to jeździłam do Jarocina na różne koncerty i mi się podobał i taki styl punk, i taki styl reggae, i taki pacyfistyczny, i się tak ubierałam raz tak, nie? I trochę i z tą moją pracą też tak jest, że ja się tak przymierzam raz bardziej tak agresywnie, czyli tak punk, a kiedy indziej bardziej tak pacyfistycznie, tak w kierunku reggae, nie? Że no szukam takiego swojego stylu i nie mam, ja po prostu jestem takim kameleonem, można powiedzieć. Że, Ela, Ela. Że mam 52 lata i kurwa nie mam swojego stylu, ani twórczego, ani wyglądu, ani nic. Ale Ela, myślę, że to jest fajne, zapytać. Nie? No bo po to sobie po prostu narzucać pewne rzeczy. No dobra, no to pytajcie dalej tam. To ja chcę o coś zapytać. Dlaczego według ciebie Mateusz Spysiński robi na ciebie filmy? To jest moje pytanie. Dlaczego robi takie filmy krytykujące mnie? Z jakiego powodu? Bo ma małego penisa. Nie, bo jest taki trend, że jak na przykład się kogoś hejtuje, jacyś twórcy kogoś sobie tam wynajdą jakąś osobę i już kilku youtuberów o niej zrobi filmy, potem już jest taka zasada, że każdy szanujący się twórca, tam mniej lub bardziej z tego kręgu komentarzy, też powinien zabrać głos i wypowiedzieć się na ten temat. Czyli zrobiłam popularna wśród takich twórców YouTube mniej znanych na początku. Tam o mnie robił właśnie filmy ten... Ja też tak uważam, że Spysiński jest łysy i ma mikropenisa i dlatego się mści na innych ludziach za to. Ten Sergio Cannelloni, The Magda, James P, Hawaj, kto tam jeszcze u mnie robił te filmy? Jacyś tacy po prostu twórcy mało znani, nie, ale bardziej niż ja. I potem ci zabrali za mnie ci bardziej znani. Protek i Ham, Spysiński, Karioner. Ale, czyli bo oni po prostu komentują i jak już się o kimś mówi, no to tak jak o Klaudelizie, prawda, no to każdy też o niej, ja nawet o niej coś tam nagrałam, ale konkretnie, więc po prostu robił, bo, no bo to jest modne, mimo że ja jestem mało znana, ale on robi, no ja po prostu ze całą stanowczością muszę powiedzieć, że on po prostu, no niestety przykro mi jest to powiedzieć, ale kłamie, manipuluje, jest bardzo nierzetelny w cytowaniu różnych fragmentów, bo wyciąga z kontekstu powiedzi napisane, mówione, fragmenty filmów, zagłusza fragmenty, dopisuje narrację, której nie ma. Dlatego jak ja szukałam na przykład informacji o proboszczu, czy z nim współpracować, czy nie, nic nie znalazłam w internecie, tylko ten film Mateusza Spysińskiego o nim. I zobaczyłam, no dobra, no to tam go skrytykował, że kogoś pobił na live'ie. Ale ja w ogóle stwierdziłam, że ten film Mateusza Spysińskiego jest po prostu gównowarty, no bo jeżeli on tyle razy skłamał na mój temat, no to jego materiały nie mogą być źródłem jakichś rzetelnych informacji. Także to jest po prostu smutne. On na przykład... mówił, że on cię nie skłamał za, na przykład, nie wiem, za to, że popierasz PiS, tylko za to, co robisz. W ogóle kiedyś mówiłaś, że będziesz odpowiadać na te filmy, na przykład na live, że będziesz puszczać i będziesz odpowiadać na te rzeczy. Czy jest szansa, że zrobisz to na przykład w ten piątek, co będzie? Żeby nie było nudno? Nie, bo ja nie chcę mi się tych filmów o sobie oglądać. Mnie to w ogóle nie interesuje. Tam po prostu była taka sytuacja, ja mam bardzo fajną córeczkę, utalentowana, mądra, zabawna, bardzo charyzmatyczna, ładna, wszechstronnie taka utalentowana, świetny ma głos do śpiewania, fajnie tańczy, prawda? I ona tam miała parę lat, 5, 6, no ja się cieszyłam, że dziecko rośnie, takie fajne, tyle wysiłku się wkładało w wychowanie jej i zaczęłam ją pokazywać na tym swoim kanale. No i się wtedy zaczęła nagonka, że to jest niewłaściwe dla dziecka. Pokazywałam jakieś nasze wycieczki, jak ona sobie gdzieś tam tańczy, spaceruje, jemy coś, zwiedzamy Kraków, wyjeżdżamy na wakacje. Wtedy ci twórcy YouTube
zaczęli się czepiać jakichś tam fragmentów, prawda? No i w tym ten Mateusz Spisiński. A że na przykład ja sobie tam coś nagrywam, a córeczka gdzieś tam zaczęła płakać, prawda? Że ja to powinnam wyciąć. Albo że piesek biega, a zaczął ją gryźć po nogach, to go zaczęła odpędzać. No to zaczęto mówić, że dziecko bije psa, ja jej na to pozwalam. I takie czepianie się cały czas wszystkiego, to doprowadziło do tego, że się wycofałam z tego family stories, z tego takiego rodzinnego kontentu i zaczęłam po prostu występować sama. No bo po prostu ci twórcy YouTube widzieli, że ja dzięki takiemu fajnemu dziecku, wybitnemu po prostu, jeśli chodzi o te występy na YouTube, że ja mogę bardzo szybko zaistnieć, zabłysnąć w tym internecie. I oni mi to po prostu spacyfikowali na samym początku. Ale ja bym oczywiście dalej z tą córką występowała, tylko rodzina tam nie chce, jej tato nie chce, ona nie chce, no to nie będę jej nakłaniać, prawda? Ale no mogłaby być takim złotym dzieckiem, występować w reklamach, w jakichś filmach, no i niestety nie dało się pójść w tą stronę, między innymi przez takie osoby jak Mateusz Spisiński. No ja mam pytanko, Ela, mogę? Teraz zaczęłam sobie robić coś innego, no to się teraz mu nie podoba to, co robię, ale to tylko skończę jedno zdanie, że Mateusz Spisiński, mówimy o youtuberze Mateuszu Spisińskim, który ma kanał na YouTube. On nie ma własnych dzieci. Nie wiadomo, kiedy w ogóle będzie miał. Nie chce się mu dzieci wychowywać, bo gdyby chciał, to by miał, prawda? Krytykuje ludzi, którzy się na to decydują i mają te dzieci, a on nie ma po prostu żadnego pojęcia, jak to jest wychowywać dziecko, prawda? Bo on na przykład chce sobie tam zrobić film, spotkać się z widzami, zrobić live'a, no to sobie siada, robi, prawda? A ja na przykład muszę wszystko odkładać w czasie, bo ja muszę odrobić lekcje, muszę iść na zakupy, muszę posprzątać w domu, muszę zrobić zadania, muszę coś tam załatwić i dopiero mogę zająć się tym YouTube. I ja wiem, jak to jest strasznie ciężko być rodzicem. To jest nieważne, czy masz jedno dziecko, czy troje, czy dziesięcioro. Już jedno jest bardzo dużym obowiązkiem. Taki po prostu chłopak, który nawet nie ma 30 lat, ma cały wolny czas, dysponuje swoim życiem 24 godziny na dobę, wystawia mi oceny. Jak ja na przykład bardzo wiele razy nie mogłam w ogóle wyjść z domu, bo córka była chora, czy coś tam trzeba było zrobić. I w pierwszej kolejności ja muszę wszystko zapewniać jej, prawda? I taki człowiek mnie krytykuje. To jest po prostu moim zdaniem niesprawiedliwe i nieuczciwe. To ma znamiona nieuczciwej konkurencji zawodowej, ale okej. Okay. Nie chcę tutaj dominować tej rozmowy. Może następne pytanie jakieś do Rafa Tusa albo do proboszcza, a może Marek Łangowski się odezwie, a może psychotrop, a może mamy innego youtubera. Zapraszam do rozmowy. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Oczywiście nie chcę cię przepytywać, po prostu przychodzi mi to teraz do głowy, bo jestem twoim widzem od 2 lat. Wracając, nie uważasz, że to trochę za wcześnie dla Marysi, żeby ją pokazywać w internecie? Bo jednak udostępniasz bardzo dużo prywatnego życia i no, myślę, że bardzo łatwo znaleźć na przykład, gdzie mieszkacie. Proszę zbanować tę osobę. No nie, ja wiele razy mówiłam, że ja się kierowałam tym kanałem YouTube Hejka tu Lęka. Jest cały szereg takich różnych kanałów YouTube, takich dzieci, które idą do szkoły podstawowej i wtedy zaczynają występować. Także to jest właśnie bardzo dobry moment, żeby zostać powiedzmy taką gwiazdą. No ale generalnie ja myślę, że i tak dużo udaje mi się tutaj czasami coś tam sfilmować, jakieś nasze wspólne życie, także Marysia, jak będzie chciała, Maria, moja córka, która ma dzisiaj 11 lat, w grudniu skończy 2 grudnia 12 lat. Jak będzie chciała zostać taką influencerką, to zostanie. I może faktycznie... Ja na pewno uważam, że ja na przykład się bardzo dużo uczyłam w szkole podstawowej, średniej i na studiach, prawda? I jakby, że tego się nie da połączyć z tą karierą taką influencerską, YouTube,
TikTok, Instagram, bo to niestety będzie kosztem nauki, więc skoro akurat, no po prostu mówi się, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, prawda? No to może dobrze, że ona nie robi na razie tej kariery, bo może się na przykład normalne ma dzieciństwo, sobie chodzi tam z koleżankami, uczy się, a tak to by ciągle gdzieś biegała na jakieś zdjęcia reklamowe. Także może to jest fajne faktycznie, że ludzie nam to zablokowali, nie? W ogóle nie wiem też Ela, ale właśnie takie kanały stricte o życiu, wiesz, takich bardzo młodych ludzi, możliwie, że zarskich, nie? Są często bardzo krytykowane, bo ich rodzice często traktują je jako maszynkę do pieniędzy, jeśli rozumiesz, co mam na myśli, że dzieciak trochę utrzymuje rodzinę. No może i tak, ale ja uważam, że to jest fajne, bo dzieci się interesują, chcą oglądać. Też się można dużo dowiedzieć, jak na przykład niektórzy tak rzetelnie prowadzą te kanały. Oni tam pokazują różne fajne zabawki dla dzieci, jakieś książki, jak się z tymi dziećmi uczą, gdzie jeżdżą na wycieczki. Przeważnie tacy youtuberzy, jak są inteligentni, mądrzy, mają pieniądze, to potrafią tym dzieciom jakieś fajne rozrywki zapewnić. Włączają się jacyś ludzie do współpracy i z tych filmów się można dużo fajnych rzeczy dowiedzieć, prawda? Jak oni tam organizują, jakieś spotkania, urodziny, przyjęcia. Czyli to ma taką formę edukacyjną, więc myślę, że to jest fajne. No, ja bym bardzo chciała, żeby moja córka poszła tą drogą, którą ja idę, ale z drugiej strony martwię się, jak ona to pogodzi z nauką, no bo rzeczywiście to bardzo rozprasza. Aha. Ale póki co to ona też tak za bardzo nie chce. Ona sobie nagrywa różne rzeczy i ma po prostu takie swoje platformy, które udostępnia tylko znajomym tam z klasy, ze szkoły i oni sobie między sobą filmiki wymieniają. Natomiast jak ona skończy 13 lat, to będzie mogła już mieć oficjalnie konto na TikToku, Instagramie, tam w innych miejscach, no to myślę, że sobie wtedy będzie, zobaczymy, no założę. A wy myślicie, że ja powinnam na TikToku coś tam nagrywać? Oczywiście, że tak. Ty powinnasz, myślę, na pewno, ale to jest nowe medium. To twoja decyzja, ale musisz liczyć się z tym, normalnie, że algorytm TikToka jest całkiem specyficzny i żebyś miała taką, powiedzmy, częstotliwość osób, które cię oglądają, trzeba te filmy robić regularnie i muszą być one interesujące dla tego algorytmu. A ty jednak masz taki content, że wrzucasz go trochę rzadziej i no może się to skończyć tym, że nie będzie sensu mieć tego TikToka. Uważam, że na Instagramie Elu mogłoby być. Ela, nie słuchaj go, on ci gada głupoty. TikTok w ogóle działa tak, że czasami ci może wyrzucić filmik, który wrzucisz do zasięgów kilkuset tysięcy ludzi i opłaca ci się założyć TikToka i wcale nie musisz regularnie tam nagrywać. Co ty małolat jakiś miód na uszy jej tutaj nawijasz. Musisz dostosować, ja się dostosować. Musisz no, wyczuć, o co tam chodzi, bo tam jest faktycznie taki specyficzny fanbase. Ja nie nikomu nie narzucam, tylko prawda jest taka, że wystarczy, że ktoś wrzuci jednego TikToka, który powiedzmy będzie miał milion wyświetleń i potem jak ta osoba już wrzuci TikToka o innej treści bądź w jakimś przedziale, znaczy innym odstępie czasowym, to potem taki TikTok osiąga na przykład 9 tysięcy wyświetleń, a potem te wyświetlenia spadają z TikToka na TikToka. Kurde, ale no to zobacz, ja mam, patrz. Na moim TikToku jest filmik, który ma 1 700 000, a obok jest filmik, który ma 40 tysięcy i jest na co ma 29. No i co? No tak działa algorytm TikToku, no a to co? No bo przecież to jest, u większości jest tak. Ja nie muszę na przykład stosować się do jakichś trendów, że ludzie tam robią tańczą w jakimś określonym stylu i że ja też tak muszę zrobić. Ja mogę coś tam wymyślać kompletnie własnego, prawda? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jak wymyślasz coś własnego, to właśnie to działa całkowicie w inny sposób. To wymyślasz i będziesz
I tak twoje TikToki dojdą tam gdzieś do jakiejś określonej ilości, szczególnie w twoim przypadku, gdzie ludzie cię kojarzą, to już masz łatwiejszy start i nie jest tak, że jak on ci tam gada, że zaraz nie TikTok się przyda, jeżeli ktoś jest rozpoznawalny, Elka jest też rozpoznawalną osobą w internecie i na pewno ludzie będą zaciekawieni. Musisz ściągnąć z tego TikToka i zobaczyć, co tam chodzi mniej więcej, ale pod trendy się stosować nie musisz. Możesz sobie swoje rzeczy tam nagrywać, też jest swoje. Live'y to też możesz live'y robić też. I czasami jest tak, że ludzi jest... Ja na przykład z Marleną odpaliłem, z Marleną się połączyłem na live'ie jakoś w piątek, bo ona też ma TikToka. I ja miałem z nią bitwę robić, że na te gifty, wiesz o co chodzi. Że ludzie ci wysyłają jakieś tam obrazki czy coś. I ja miałem 1500 ludzi w kluczowym momencie max. Ona tam nie wiem ile miała maksymalnie, bo to jest, wiesz, połączone live'y są dwa i nie widzisz jej, ona ma swój czat. Twoich ludzi, swoją tam widownię, swoją ten licznik, a ja mam swoją. No i ogółem oni tam gifty wysyłają ci ludzie, ich to tam i są, i masz pasek, nie czerwony i niebieski, kto więcej tych punktów wygra. No i tam, kurde, właśnie, co? Właśnie, no tam... live'a na TikToku z Marlenką i z Rafałem. O! Ela! Bez kitu, słyszysz? No. I to jest dobry pomysł. Ja coś mi się wydaje, że ona w moment byś miała już 50 tysięcy moment byś wbiła. Follow. Znaczy jak chcesz, ale to jest... Awał. Może zaprosimy tam kiedyś Elę do Niemiec. Nie wiem, ona teraz nie może nie, ale no jak będzie czas, to Ela by przyjechała do Niemiec, jakiegoś live'a się wspólnego odpali i tak dalej. Nie i wiem, Ela jest na pracy i... Zwiedzi sobie, no jak będzie czas, nie? Albo zrobimy, weźmiemy, dokupisz jeszcze jeden rowerek i na dwie rowerki streama zrobi, czy nie? Ja jestem zdania, że można ewentualnie zrobić tak, że chłopaki zrobicie swojego streama, a Ela z Marysią powinny zrobić swojego streama, ponieważ wtedy Marysi pójdą z księgi, Eli pójdą z księgi i moim zdaniem to będzie najlepsze. Dziękuję, pozdrawiam. Nie wiem, ja bym się cieszył, jakby Ela kiedyś do Niemiec przyjechała tutaj. Tak jak się cieplej zrobi. Ja tym, żeby Marysię nie angażować, bo jest jeszcze młoda i może a ty młody się nie odzywaj na temat, na który nie masz. Nikogo nie obchodzi wasze zdanie. O Boże. Młody, twoje zdanie nikogo nie obchodzi. Ale pytanie, to Ela to obchodzi, bo tutaj Ela ma kluczowe zdanie, które się nie powinno ignorować. Jest bardzo dużo przykładów dzieci, które zostały... Zaraz się stąd wyrzucę. Ale TikTok polecam ogółem. TikTok, ale dobra, cicho, słuchajcie. A na przykład te bitwy, nie? Co są te bitwy na TikToku, nie? Z Marleną, co zrobiłem, to 13 bitew pod rząd wygrałem ogółem. I z tych prezentów to tam wyszło 18 tych dolarów, nie? 2 godziny. Czy możesz tam też parę groszy? Bo $1 to jest prawie 5, to teraz 5 zł ostatnio było, $1, kurwa, chyba. Ty, no, Rafał, ja ci mówię, bo ja tam będę miał chatę swoją, mieszkanie zrobię, bo ja będę miał dwa pokoje, ale bo wiesz, ty się będziesz bał o swoją lokalizację, no to by Ela z Markiem do mnie przyjechał. Ja się tam nigdzie nie przyprowadzę. No ale do mnie byś przyjechał, gościu. A po co? I live'a byśmy zrobili. No ty, ja, Ela i Marek. Ale już takie gadanie. Zróbcie coś w tym kierunku, to ja się do tego dołączę, bo to jest... No dobra. Kurwa. Na razie pieniądze trzeba zarobić i tego. No ja jestem za. Na razie Marek się obraził i się w ogóle nie odzywa dzisiaj. Ale musicie wziąć pralkę Franie na tego live'a. Markowi przyjdzie. Proboszczat jest. Markowi przejdzie. Ja słucham sobie. Myśmy poszli na te tematy. Ja Markowi kratę browara przewyślę przeprosiny po wypłacie i tamę przebijemy. Będzie git. A Marek cię nadal nie przeprosił. Ty miałeś przeprosić Marka. No to nie co, wiem. Słuchajcie. Ja chciałam powiedzieć, że ja chciałam przeprosić widzów moich, że ostatnie dwie głosówki, czyli wczoraj i dzień temu i chyba jeszcze wcześniej też dawniej. Ja nie mam doświadczenia w tych głosówkach, bo ja się denerwuję tym jeszcze bardziej niż live'ami. I po prostu to trzeba dosyć często brać w tym udział, żeby człowiek
nie zapominał, że można się łatwo tam zdenerwować, prawda, jakimiś sytuacjami. Dzisiaj, jak widać, jestem całkowicie spokojna. Też powiem szczerze, że sobie jakieś piwo wypiłam, więc to nie ma akurat związku z alkoholem, czy człowiek się bardziej denerwuje, czy mniej. Tylko, że dla mnie to jest jednak duży stres i te live'y też. I ciężko czasami przewidzieć jakieś zachowanie. Także fajnie, że dzisiaj sobie w takim miłym tonie rozmawiamy, że nikt nikogo nie obraża, nikt na nikogo nie krzyczy. O. Że sobie planujemy jakieś spotkania, no to fajnie. No to i co? Czyli dalej jeszcze jakieś pytania tutaj ze strony widzów naszych, tak? Pogadamy trochę. Ja mam pytanie do proboszcza. Słucham. W jakim terminie masz plan zrealizować ten cel na wyjazd do Krakowa? Ile mniej więcej ci to zejdzie? No, generalnie to teraz na cel na wyjazd do Krakowa mam 3000. No nie, no. Zależy jak będę robił live'y na Odolanowskie, ponieważ czekam na bransoletę bądź puchę 9-dniową. No dobra, to już jest nieistotne. A ty masz swojego laptopa czy coś? Bo czy mam. Ja mam laptopa swojego. Ja mam swojego laptopa, tylko że no ja nie będę wtedy wiózł. Uważam, że bym wtedy nie wiózł po prostu laptopa swojego przez pół Polski do Krakowa. Nie wiem, moje zdanie było takie, na przykład era, nie wiem jak się do tego, czy to będzie też, czy nie. Weź swojego też, jakby coś nie działało, jakby był jakiś ten, weź swojego laptopa też. Dobry wieczór, Elu. Mam pytanie. Mogę? Tak. Chciałem się tylko dowiedzieć, po kim Marysia, czy Marysia odliczyła talent do tańca po pięknym Andrzeju? No, tak, no, dzieci dziedziczą po rodzicach różne cechy. Także ona po tacie ma takie artystyczne jakieś zainteresowania. I taniec, śpiew i artystyczne, jakieś takie plastyczne rysowanie, gotowanie. A po mnie ma takie talenty humanistyczne, lubi pisać sobie tam coś, wymyśla różne historie, natomiast nie lubi na przykład matematyki. No i wygląd ma po tacie, a też tak zdrowotnie, no to też jakoś po nas, bo ona na nic nie choruje, no to w sumie nie ma żadnych tutaj obciążeń genetycznych. Ale widzę, że ma w ogóle charakter chyba swojego taty, jej się ujawnia, także to mnie trochę martwi. Plus moje cechy charakteru, że no, czasami bywa nam się trudno porozumieć, no ale zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijać, nie? Elu, a jak chodzi o medium Instagrama, czy chcesz być tam jakaś aktywniejsza, bo masz tam około 4000 widzów, ale taki nieaktywny jest ten Instagram w kwestii jakichś relacji. Kurwa, ty masz dosłownie głos jak ja. Po prostu Instagram za bardzo mnie nie interesuje. Ja mam na Instagramie dwa profile. Ela Gawin, to jest taki wszystko naraz, taki prywatny plus zawodowy. I Ela Gawin Studio, to jest taki, że ja tam tylko zawodowe rzeczy wgrywam, jak ktoś mnie, jakiś klient poprosi o pokazanie, to ja mu pokazuję ten Ela Gawin Studio, żeby nie czytał o jakichś prywatnych wpisów. Ale ja tam nie mam czasu śledzić ani komentarzy ludzi, ani w ogóle tam nie sprawdzam też wiadomości. Poza tym ja nie lubię Instagrama, bo ja dosyć długie te teksty, blogi piszę, różne swoje przemyślenia i one mi się mieszczą na Facebooku i na grupie Facebooka, fanklub Eli Gawin. A jak chcę skopiować to samo na Instagrama, to bardzo często nie mieści się cały tekst, muszę wpisać CDN, www.facebook.com/lagawin. Już nie mówiąc o Twitterze, gdzie tam tylko daję pilot jakiegoś swojego tekstu i odsyłam też na Facebooka. Z kolei Facebooka nie lubię, bo tam jest straszna cenzura. I myślę o tym, bo mam te domeny www.lagawin.pl, www.egstudio.pl.
żeby sobie na tej stronie swojej elagawin.pl tam zrobić taką stronę, blogi, teksty, żebym mogła zupełnie bez żadnej cenzury pisać. Na tematy damsko-męskie, psychologia, seks, polityczne. I w razie czego będę po prostu odpowiadać karnie za jakieś treści. Ten Ela, mam pytanie, powiedz mi właśnie... A nie, że tak, ktoś mi coś usunie, nie? Od tego laptopa mnie zapytali. Zapytali o tego laptopa, czy ja mam brać. To nie wiem, moje zdanie jest takie, że ty byś po prostu ogarnęła lapka do streama, a ja ogarnę cały sprzęt do wymienia IRL-a, tylko muszę kupić kolejny statyw, bo zgubiłem znowu. Co ty na to? Jak uważasz? Żeby zrobić IRL-a, nie wymyślałem, żeby na przykład gdzieś z Krakowa pojechać, nie wiem, jakieś poza Kraków, jakieś Oświęcim, coś, żeby tam też zrobić, znaczy tam w Oświęcimu to nie live, ale po prostu, żeby zwiedzić jakieś miasto. A jeśli do Łagiewnik, ty grzeszniku, zjedz kremówkę. Ale słuchajcie, ja ci chciałam wypowiedzieć po prostu może na temat współpracy z Pawłem. Nie, ja jeszcze się nie zdecydowałam, że będziemy coś nagrywać, to tylko sobie tak rozmawiamy na razie, więc nie powiedziałam, że nie i nie powiedziałam, że tak, więc po prostu spoko. Na razie jeszcze sobie prywatnie. No ja wiem, prywatnie to wiadomo. Prywatnie tak... sobie dogadamy jakieś szczegóły. Wiem, ale ja ci mówię, ja i tak... Bo ciebie Janusz tutaj podpuszcza, pyta się, kiedy przyjedziesz, a myśmy jeszcze nie zdecydowali nic, że będziemy coś robić. Ja wiem. Spokojnie, ja i tak do Krakowa przyjeżdżam, bo jestem z kimś tam ustawiony. Ja sobie tylko robię, jak mi ktoś proponuje współpracę, to ja o tym po prostu mówię, no bo to jest na zasadzie takiej reklamy, nie? Tak jak ten psychotrop też mi zaproponował wczoraj, że i w ogóle wiem. Dzisiaj do mnie też pisał SMS-y. I wczoraj pytał się, czy może do mnie zadzwonić po tej głosówce dzisiaj, ale powiem wam szczerze, że no nie wiem, czy będę z nim współpracować, bo na razie jestem negatywnie nastawiona i jeżeli chodzi tutaj o proboszcza, o Pawła, to też, bo ja też nie chcę mieć jakichś problemów, to ja się muszę nad tym zastanowić, bo no mam pewne swoje zastrzeżenia. Ale póki co... No to szukam jakichś właśnie youtuberów do współpracy. Jak na razie to specjalnie dużo propozycji nie mam, bo chciał ze mną nagrywać tylko Marek Łągowski. Co tam jeszcze? Rafatus mówi, że nie chce. Janys chce, ale on nie jest youtuberem. No i proboszcz i ten psychotrop. I jeszcze jeden się zgłosił, taki youtuber... Łowca patologii chyba on się nazywa, tak? Że chciał ze mną jakiś wywiad przeprowadzić, a jak w końcu... Nie, na niego to uważaj, to powiem ci tyle. No, jak powiedziałam, że nie mam czasu, to mnie zwyzywał po prostu. Ale ja chcę zostać youtuberem. Zaczął na mnie krzyczeć, grozić mi, obrażać mnie. Tylko dlatego, że coś mi tam zaczęło nie pasować, więc zacząłem się wykręcać z tego spotkania z nim, więc... On wtedy pokazał swoją prawdziwą twarz i zaczął mnie wyśmiewać, że on tak naprawdę to chciał zrobić o mnie film, żeby mnie wyśmiać po prostu. No tak. Może na szkolną 17 byś pojechała na jakąś współpracę. Tam też są youtuberzy. No, do Kononowicza to by było dobre, ja bym to obejrzał. Nie. Słuchajcie, ja prawdę mówiąc szukam kogoś takiego o podobnym stylu jak ja, ale większe zasięgi, lepszy sprzęt, lepiej to wszystko technicznie i żeby zyskać wizerunkowo na współpracę z taką osobą, a nie żeby się jeszcze pokrążyć, prawda? No to jest prezydent Polski miał być kiedyś, a on nawet alkoholu nie pije. Dobry człowiek jest, porządny kawaler. A Izabela Kisio Skorupa ten streamuje? Chyba nie. Ona na tych szpiekwalkach no nie ma takiej osoby jak Ela w Polsce. Ale z Izabelą to bym tak się do niej nie pracowała, bo dwie baby takiej by tam po prostu to za dużo. To trzeba drugą osobę taką inną zupełnie, nie? No to tajemnicza Monika może. O nie, w życiu. Ela, ty sobie nie znajdziesz tak łatwo współpracy, bo ty jesteś jedyna w swoim rodzaju i
No i strasznie. Nie, no ja bym chciała jakiegoś takiego chłopaka trochę młodszego od siebie, to by był fajny team, nie? No. Ja mogę zostać youtuberem, tylko że na razie muszę hajs trochę odłożyć. Może z tym karionerem coś zrobić. Z jego psem. Można, tylko że on jest mizoginem. Co to znaczy? Mizogin, właśnie co to znaczy? No, no ma takie obiekcje do kobiet. Aha. Taka męska odmiana feministki, no. Aha, no tak, tak, tak. No z nim by się nie dało. On by mnie tam po prostu deprymował, poniżałby mnie na tych nagraniach, nie? Tak. Ale jeszcze tak a propos... aha, no to co? To powiedz, Rafale, a kto ci tam dokucza tych różnych internetowych jakichś hejterów? Mi? Mi można dokuczyć? Mi? Co, dla mnie? Co z tą Martyną? A, to rura. A to powiem tak, śledztwo trwa, pewne fakty się ustalają. I to teraz nie to, że ja sobie wymyślam coś, po prostu dobrze jest z jej strony był taki ruch dobrze, że narobiła sobie wrogów. Ja ją obnażyłem ostatnio na kilku komisjach śledczych na Kocborowie. Dowiedziało wiele osób na jej temat. I powiem, że to nie jest jeszcze koniec, bo kilka... No, piszą do mnie ludzie, ustalają fakty jej multikonto na Facebooku. Więcej nie mogę powiedzieć, bo wiem, że ona tym może być i to słuchać. Kto to tak cały czas mu się odbija? Ale tym razem tego nie odpuszczę. Jak tak się śmiała i chwaliła, że czeka już lata, no to się doczeka. Przecież to Janes cały czas beka. Janes czy... To nie jest prawda. Nie, to nie ja, to nie ja. Ja nie blekam, przepraszam sobie. Ja jestem grzeczny i miły. Jego trzeba do gastrologa wysłać. Po prostu ktoś tam żłopiecie jakieś piwo i słychać, tak? I to słuchajcie, to jest chowa. Ja nie piję. Takie osoby należy nie ten. Ja powiem tak. Nie... Dobra, Janys, idź do gastrologa. Tu mnie nie zakłóceń trzeba zrobić. To ty, Jan, tak po prostu odbija ci się? Nie. Nie. Nie, on właśnie tak nie robi. Przecież ja z nim rozmawiałam. Ja chciałbym zaapelować jeszcze, bo przepraszam bardzo. Zobaczcie, takie osoby jak Martyna, która po prostu ona o ludziom tyle rzeczy nauprzykrzała i nawet ja o dziewczynie słuchałem. Dziewczyny, ja nie będę wymieniać tej ksyw na Discordzie. Ale mi ludzie opowiadali na tym samym Discordzie, jak ona wielokrotnie intrygi kręciła, bo przychodziły tam ludzie z tego jej tej Discorda. Jak ten Discord się dyskoteka nazywał? Jak? Dyskoteka? No chyba jakoś tak, no. No, jakoś tak. Nie pamiętam tam. Radio Ceglarska, o. Właśnie. I ludzie mówili, jaka to jest po prostu, że ludziom śmierci życzyła i tak dalej. Że intrygi kręciła, później stalkowała lub wypierdalała adresy ludzi, szantażowała. To takich osoby, ja jestem za tym, żeby takie osoby tępić z internetu. I co by nie powiedzieć o Eli, co by nie powiedzieć o Janysie, co by nie powiedzieć o proboszczu i co by nie powiedzieć o Rafatusie, to są osoby, które nigdy po prostu takich rzeczy by nie robili, żeby drugiej osobie na internecie po prostu dla satysfakcji szkodzili. A taka Martyna... Ja tu mogę powiedzieć po nazwisku, bo ja się nie boję konsekwencji, bo ja mogę. Martyna Zadrożna, aka Patusiara, aka Nesja, aka Kłamca. Tak, kłamca. Kłamca, perfidna, oszustka i manipulantka. Takie osoby powinny ponosić srogie konsekwencje za swoje czyny i działania przeciwko ludzkości, bo to są prawdziwi przestępcy, tylko że takich przestępców się nie gloryfikuje. Bo to nie jest ciekawe dla ludzi. I tacy ludzie jak oni, to są cwaniacy ludzie. To są cwaniacy. Oszuści. To przebiegli rasowi cwane bestie. I takich ludzi się nie promuje. Takich ludzi, to są ludzie, którzy działają w ciszy. I takich ludzi nie widzą. I to jest prawdziwy czynnik, proszę Państwa. I to jest patologia. To jest prawdziwa patologia. Ludzie... Rafał, dobrze mówisz.
którzy niszczą drugich ludzi w internecie bezpodstawnie. To jest prawdziwa patologia. Co wam zrobiła taka Elka? A co ona wam robi? Że się reportera wypije? A co? Że co córka? Ja nie wnikam. Ale mi się wydaje tylko... Ja nie wnikam. Ja już nie wnikam. Ostatnio jestem osobą, która będzie o jakiejś moralności mówiła. Bo ja nie jestem o moralności, nie będę mówić. Ale wydaje mi się, że jeżeli coś by było nie tak, to by się instytucje tym zajęły. Ale to już nie moja sprawa. Bo ja nie jestem. Nie mi to coś. Proboszcz butelki na Małyszu rozbijał. Dobrze, oczywiście. Ale co? Karma wróciła do niego też. I zrozumiał i dalej sobie brnie i robi to, co kocha. A co on komu, kurwa, że on idzie do baru i go straż miejska zawinie do Izby Wytrzeźwień? Przecież on za Izbę Wytrzeźwień zapłaci. On zapłaci za Izbę Wytrzeźwień. Co wam do tego, że on pójdzie się do baru, upije? A co on takiego złego robi? Za swoje pije. A Janys, a co ten Janys zrobi, że się na mordy nadziera na Discordzie? Ostatnio załatwiłem mu, żeby te hejterki, osoby, które tam, żeby psa mu pozwoliły mieć, żeby po prostu nawet zaproponowałem na Kozborowie, żeby zbiórka była na psa dla Janysa, bo żeby pokazywał na Discordzie, na internecie, że od tym psem, bo ja mu powiedziałem, że za Janys psa by normalnie przyszedł, on by tej krzywdy temu psowi nie zrobił, a to, że on pierdoli głupoty, bo jest pierdolnięty, no jest pierdolnięty, ale nie do takiego stopnia, żeby kurwa zwierzętowi krzywdę zrobić. Ma zjebany łeb, to by zjebany, przecież by tego nie chlałby przy psu, bo by powiedział, na Discord by wyszło, to przecież by zaraz miał przejebane, tak czy nie? A ja? Ja to kurwa ja. Co ja będę o sobie mówić? Wszyscy wiedzą, jak jest. I tutaj mówię. To jest prawdziwa patologia. Martyna, jak to słyszysz, ja do ciebie apeluję. Apeluję do ciebie, miej ostatnią godność. Miej ostatni honor. I zgłoś się na najbliższą jednostkę komendy policji. I przyznaj się do swoich czynów haniebnych. Do swoich czynów karalnych. Do swoich czynów bandyckich, do swoich czynów akuratnych. I po prostu odezwij się do mnie na Instagrama, ja złożę na ciebie zeznania, Ela na ciebie złoży zeznania, wszyscy na ciebie złożą zeznania i pójdziesz tam, gdzie twoje miejsce jest, do pierdełka. Tak. Ty nie dziękuję myślałeś, bardzo, żeby zostać jakimś księdzem albo kaznodzieją, bo dobrze ci... Ja znam jednego kaznodzieję. To do tej pory mnie nie lubi. A w ogóle z kim macie jakieś realne konflikty z YouTube'a Rafaela? Ja tylko wtrącę, mówi Ela, bo mi się po prostu tak myślałam sobie, to co mówił Rafał, że bo co innego jest w gniewie, czy jakoś spontanicznie zareagować, czuć złość, prawda? Ale najgorsze są właśnie takie osoby, które bez powodu tak na dobrą sprawę nikt im żadnej krzywdy nie zrobił. Raz tam źle się na przykład do kogoś odniosę, czy kogoś czymś tam zdenerwuję, że się przechwalam, czy tam jakimś innym zachowaniem i potem ludzie całymi miesiącami, a nawet latami się mszczą i dokuczają, prawda? To jest okropne, bo no bo ja na przykład, ja jestem taka pamiętliwa, że coś tam się stanie, to opisuję, użalam się, gadam przez telefon, opowiadam, no i tam parę dni, po tygodniu mi przechodzi przeważnie po paru dniach i już mam to w dupie, już potem po dwóch tygodniach nie pamiętam. A najgorsze jest to, że nawet nie wiesz czasami, co zrobiłeś takiej osobie, prawda? No bo po prostu, i ona po prostu całymi latami dokucza. I to jest właśnie... To jest właśnie typowe dla tych psychopatów, prawda? Mm. Że oni sobie coś tam uroją, ubzdurają i potem tak kimś łażą całe życie. No to jest straszne, nie? To są zagubieni, toksyczni ludzie, ale prokuratura nie zapomina. Tylko trzeba złożyć odpowiednie papiery. Ja myślę, że Mateusz Spysiński, największy pedofil, powinien siedzieć już dawno. Za kratkami, za pomówienia, za wyssane z palca informacji, oczernianie ludzi, tak jak mnie oczernił i Rafała i inne osoby. Znaczy wiesz, pedofilem go nie nazywaj, bo nas znowu oskarży. A mnie nie może oskarżać, ja sobie chętnie się konfrontuję. Jak ja bym go złapał, to bym mu nastrzelał po pysku. Dla mnie po prostu tylko te zachowania to mają takie cechy właśnie takiej psychopatii, że on się tak mści zupełnie bez powodu.
na ludziach różnych. Nie no, wydaje mi się, że... Nie możesz, ja nawet pod salą sądową bym mu nawalił do mordy i mogę mu siedzieć. No patrz, bo przecież wóz Spiśnicki jest wykształcenie psychologiczne. Ja powiem, że to mi się wydaje, że to jest werwa, która tam od niego płynie. Na przykład na mnie też nagrywał ten chłopak. On jest logopedą, nie psychologiem. On jest logopedą. A, logopedą. Aha. Że korekcja wymowy, wiesz? Na mnie też nagrywał ten chłopak różnego rodzaju tam filmy. I co mogę powiedzieć, no? Mi się denerwuje. Janysku, Rafale, jak chcecie z Piesińskiego, to teczki są. Ja się spotykałem z prokuratorką fajną na kawkę w przyszłym tygodniu, więc... To poproszę. To się zgadamy na osobnym wojsie. Zgadamy się, no. Bo prawko odzyskam, to chętnie się do niego podjadę. To może się spotkamy znowu za tydzień, dwa na taką pogadankę. To zapraszamy sobie... Jeszcze youtuberów. Jakichś innych, bo ja chcę być łowcą pato youtuberów. Bo ja sama jestem pato youtuberką. Dobra, ja Ela, ogarnąć PZ. Bo ja sama jestem, mówi się, że jestem pato youtuberką, w związku z czym ja chcę zapraszać takie kontrowersyjne osoby, żeby one tłumaczyły, pokazywały, że są normalnymi ludźmi i że wcale nie są żadnymi pato youtuberami, prawda? Ja ci będę ogarniał takich ludzi. Tak jak powiedział Rafał, że picie alkoholu nie jest w Polsce karalne. Wolno sobie pić alkohol. Nawet jak ktoś będzie pijany i go wezmą na izbę wytrzeźwień, to on potem to jest ściągane pieniądze z dochodów, czy tam w inny sposób, nie? I to nie jest karalne, prawda? Samo nie jest karalne, co mówił Rafał, że tam Jany sobie tam krzyczy w internecie, no to dopóki on nikomu nie grozi, nikogo nie obraża, to wolno mu, prawda? Bo? Tam na przykład ja sobie tam świruję, tańczę, płaczę, opowiadam tam o czymś, to też mi wolno, też nie robię nic złego, prawda? Że ludzie mi piszą, a że powinnam lepiej wyglądać, być ładniejsza, mieć ładniejsze ubranie, ładniejszą fryzurę, ładniejsze mieszkanie. No ale może ja chcę mieć takie, jakie mam, prawda? I no to nie jest karalne. A ja mogę powiem mieć, tak. Mogę jak mieć, ja bym... dopóki nikomu nie robię krzywdy, prawda? A ja powiem tak, jak ja bym się przejmował tym, co ludzie gadają, to bym zimą w klapkach chodził. Taka jest prawda. Dlatego ja robię to, co lubię. O tym był ten program o tym Kononowiczu, tej Elżbiety Jaworowicz, no i wszyscy się tam martwili, że on w takich warunkach, że w takim brudzie i że go nagrywają i że go wykorzystują, no to w pewnym sensie może i tak. Ale normalnie dużo ludzi mieszka w Polsce w nie za ciekawych warunkach. Mają jakieś domy z przeciekającymi dachami. I specjalnie nikt się tym nie przejmuje. Każdy po prostu, jak to się mówi, każdy sobie rzepkę skrobie, prawda?
którymi, którzy tam jakoś go wykorzystują też podobno. Ale myślę, że to jest kwestia taka, że on może, że on nie ma rodziny po prostu. Kogoś, kto mógłby współdecydować o nim, prawda? Na pewno, no przecież on tam kiedyś miał brata, Matulę, mieszkali razem w tym domku, to chyba wpierw brat. No, tam, nie żyje. Nie tak. Tak, wygląda na to, że on jest teraz bez rodziny. I ludzie go tam jakoś otaczają, każdy go przyciąga na inną stronę, prawda? No bo jakby nie było, ja mam matkę, brata, córka już zaczyna mnie pilnować, różne rzeczy, różnych rzeczy mi nie pozwala robić. Także dzięki Bogu nie będę mogła nic tam dalej kombinować, bo mi dziecko nie pozwala być za bardzo ekscentryczną. Mam mądrą córkę. Jest kwestia taka, że rzeczywiście dawniej sobie nagrywałam, dawałam do internetu, co chciałam. I moja córka była mała. Dzieci tego w szkole, w przedszkolu nie oglądały. Rodzice tych dzieci też nie bardzo. No a teraz ona wchodzi w taki wiek, że już te dzieciaki zaczynają się interesować i oglądać. I będą oglądać coraz więcej, także muszę się liczyć z tym. Żeby jednak jakieś takie mądrzejsze te przekazy dawać, bo będzie miała 15-17 lat, będą oglądać te dzieciaki, to nie? Bo już teraz zaczynają oglądać. Na moje Marysia, to powinna iść youtuberstwo. A nie boisz się trochę a propos tej delikatnej nagości, że potem twoja córka może mieć z tego powodu problemy? Że jednak trochę tam pokazujesz? Nie, no bo przecież jakiej nagości? No nie ma żadnej nagości przecież na tych moich live'ach i filmach. No, no nie ma, no. Ja pozowałam do zdjęć ponad 30 lat i do różnych takich aktów artystycznych, różne mam takie fajne zdjęcia, a ładne, artystyczne, rozebrane. I jak córka tam skończy 18 lat, to stwierdziłam, że sobie wydam te zdjęcia, gdzieś pokażę światło, opublikuję. Bo po to robiłam tyle lat, żeby pokazać. A teraz nie mogę, bo zaraz jakieś oburzenie, prawda? Także będzie musiała się z tym jakoś pogodzić, nie? No chyba, że będzie bardzo protestować, no to wtedy się na to nie zdecyduje, ale dużo mam bardzo fajnych zdjęć, chciałabym pokazać. Gdzieś tam sobie opublikować jakiś album, taki na przykład jak pozować do zdjęć, jakaś tam jak zostać modelką, fotomodelką i tam sobie powrócać te zdjęcia. No nie wiem, przy jakiej okazji to pokazać. A teraz na przykład nie mogę, bo by było oburzenie. A przecież nie ma nic złego w jakiejś tam fotografii artystycznej czy filmach. Nie wiem, dlaczego nie można tworzyć, no ale dobrze. Słuchajcie, to co, bo ja jeszcze chwilę mogę porozmawiać. Powiedzcie coś wesołego na koniec. Zostawię was potem tutaj, bo ja będę córeczkę kładła spać. Ja to też zaraz idę spać. Rafał chyba też. Ty o której chodzisz, Rafale, spać? Ja dzisiaj zaraz już idę, wiesz, bo ja nie mogę późno chodzić, ja już wcześniej wstaję. No bo ty właśnie chciałeś zacząć o 8, prawda? Bo ty wstajesz o której? No, w 6:30. No to, ale zauważyłam, że ty ja tak mam... nawet w tym internecie to do północy czasem siedzisz, tylko się wtedy nie wysypiasz, nie? No, a nie chcę tak. Czy teraz teoretycznie mogę trochę później, w sumie masz rację, teraz tak mi przypomniałaś w sumie. Czy jesteś trochę zmęczony, nie? To, że niby była... Wczoraj była niedziela, nie? No to nie trzeba było wstawać tak do pracy. Ale myślę, że jak tutaj osoby będą sobie chciały jeszcze rozmawiać, to mogą sobie siedzieć. Ja jeszcze jakieś 15 minut siedzę z wami i wyłączę sobie to nagrywanie, bo jak już mnie nie ma, no to nie ma sensu też nagrywać. No i sobie... Sobie po prostu coś tam porobię. Prawdę mówiąc, mam ochotę sobie iść kupić na stację benzynową piwo. Tylko nie wiem,
Tylko nie wiem, czy to się uda, bo ostatnio jak powiedziałam, wiecie jaka była przygoda, jak powiedziałam na live teraz w piątek 14 października, że robię sobie przerwę o pierwszej w nocy i chcę sobie iść na stację kupić piwo, no to poszłam na stację, taką mam stację po prostu 50 metrów od domu, bo inne sklepy to są takie w promieniu kilometra, no i poszłam tam, wzięłam sobie Coca-Colę i jedno piwo z lodówki, taki Desperado z pół litra. No i idę do kasy, a tam menadżer stacji mówi, że on nie może mi sprzedać piwa. A ja mówię, ale dlaczego? A on mówi, że był jakiś mężczyzna i że ja podobno na live mówiłam, że idę sobie kupić piwo. I był jakiś mężczyzna i uprzedzał, że przyjdzie Elżbieta Gawin, youtuberka, że ja jestem w stanie nietrzeźwym i że on będzie nagrywał pod stacją, pod sklepem i jak zobaczy, że mi sprzedali piwo, no to, że on wezwie policję, czy tam zawiadomi jakieś służby. Sklep straci koncesję. A ja wcale nie byłam pijana, ani prawda, nietrzeźwa, ani nic takiego, nie? No i musiałam prosić tego menadżera, że przecież nie jestem, język mi się nie plącze. Stoję normalnie, nie wiedziałam, co ja tam mam robić, czy mam jakąś gwiazdę zrobić w tym sklepie, czy zatańczyć, świece. Mogłabyś świeca, o. Myślałam, że mu zrobię gwiazdę, że się, bo ja ten, salta nie umiem, nie? Ale stwierdziłam, kurde, zrobię mu gwiazdę, nie? Ale jakby mi nie wyszła ta gwiazda i bym rąbnęła tam w ten regał i się wszystko porozwalało, no to tym bardziej by mi nie sprzedał nic, nie? Bo by stwierdził, że coś ze mną jest nie tak. No i w końcu go oprosiłam, to mi dał to piwo, nie? Teraz mi jest głupio, pójdę sobie teraz. Nie wiem, będą mi kazali chuchać, czy co? To ja ci powiem tak. Jak ja się śmieję, jaka paranoja, nie? Jaka paranoja. Że jesteś znany i nie sprzedadzą ci piwa w sklepie pod domem. To ja ci powiem tak. Mnie na przykład na Odolanowskiej sąsiedzi nienawidzą, a moja sąsiadka pracuje w sklepie jako sprzedawczyni. Ja wchodzę do tego sklepu, jestem trzeźwy w ogóle, chcę sobie kupić jakieś piwo czy wódkę albo coś. A ona mi sprzedać. A ona do mnie mówi, że ona mi w ogóle nie obsłuży. Że ona nie obsłuży mnie i i każe mi wyjść ze sklepu. Tym bardziej, jeszcze to jest moja sąsiadka, no ale wysłali jej ostatnio 40 pit nieopłaconych. To chyba trochę zmiękła jej pała. No, no czyli widzisz, czyli masz taki sam problem jak ja, nie? No, powiem ci tak, no. Zależy, bo na przykład u mnie to mnie nie widzą sąsiedzi, tak, ale to wiesz. Ja potrafiłem wejść trzeźwy, ona mi mówi, że mnie nie sprzeda, że mam wyjść ze sklepu, opuścić, bo ona mnie obsłuży. To jest polska mentalność, że Polacy zazdrosną jeden sąsiad drugiemu, nie? Czy tam pieniędzy, czy sukcesu i tak dalej, nie? Dobrze, że Marek nie ma takiej sytuacji, bo on mieszka w mojej miejscowości, tam jest jeden sklep w okolicy jego domu. No to jak oni by mieli takie podejście, to gdzie on by sobie jeździł po piwo, nie? Musiałby jechać 5 kilometrów i tam dalej. To dobrze, że ma jakieś układy tam w tym sklepie dobre, nie? Do Anglii by leciał. Halo? A jakby wprowadzili właśnie prohibicję w Krakowie, bo jechałem dzisiaj autem i w radiu, mówili, że od 22 do 6 chcą wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w Krakowie. Tak? Ale tak, jaja. Masakra, we Wrocławiu zrobili tak, że w strefie tam centrum też nie ma alkoholu, to iść na Żabkę jakieś 500 metrów dalej, nie? I to uchroni Wyspę Słodową przed pijanymi studentami, tak bardzo. To jest chore. Tak samo mnie to wkurwia, ten Ale ten co, że stacje benzynowe też nie będą sprzedawać, tak? Rok se zamknęli, piwo nie chcą sprzedawać po północy, to już się robi. Nie, ja niedługo, kurwa, wyjdę na ulicę i będę strajkował. Rok ale se tam zamknęli, wódki nie chcą sprzedawać. Ale tam u ciebie w Niemczech... Ale że w Niemczech jest od północy nie ma alkoholu? W Niemczech można, możesz robić co chcesz, kupować o której chcesz. No w Polsce Niemczech jest tak. Są burdele normalnie. W Niemczech nie, są burdele. Słuchajcie, nie, w Krakowie to nie przejdzie. To jest miasto artystyczne, to tutaj nie przejdzie. Ale jak wspaniałym miastem. Kiedyś ale jak, mam nadzieję, że. Tak.
Ale jak byłam w Władysławowie na wakacjach, no to tam od północy nie sprzedają alkoholu, no to... No byłem w ładnej miejscowej Władysławowo. No ale ja z tym nie mam problemu, bo to sobie wtedy można kupić i mieć, nie? Dokładnie. To gorzej... Kupić na zapas. Nie, bo ja myślę, że na przykład to jest głupie, ten przepis jest głupi. Bo w ten sposób on zmusza ludzi, żeby sobie kupować na zapas, w związku z czym będą ludzie mieli tego alkoholu w domach więcej, będą po niego częściej sięgać i więcej go pić, bo wiadomo, że dużo ludzi sobie tylko kupuje tyle, co potrzebuje, utrudnia sobie, żeby nie mieć pod ręką tego alkoholu, po prostu, żeby go nie kusiło, tak jak ze słodyczami, prawda? Leżą słodycze na wierzchu czekolada, to się je. Jak nie masz w domu, no to nie jesz, bo nie masz, nie? I alkohol to jest tak samo węglowodan. Więc ja na przykład sobie, ja nie mam barku, nie mam żadnych zapasów, nic nie mam, nie? Ja sobie wolę pójść i kupić, a jak mi się nie chce, to nie mam i wtedy jest jeszcze lepiej. A teraz, kurde, jak wprowadzą zakaz, no to trzeba będzie sobie magazynować gdzieś tam w czapce, w piwnicy, w barku, no i kurde... To chodzi, i żeby nie chlali po mieście, tylko żeby w domu pili, a no, nie chodzili na stacji. Ale tak naprawdę Janys, to jest... Janys, przepraszam bardzo, Janys, zobacz, kurwa, szybko, przedpokój, 22.12, rozkminilicie, spalilicie. Przedpokój co? O 22.12. Co, ustalili jego adres, czy co? No już wiedzą. No to przecież może sobie adres zamieszkania zmienić. Nie ustalili mojego adresu, nie widzę. Zobacz wiadomości, Olo. Olo, godzina dziś o 22.12. Olo. Napisał, Roxę zamknęli, tak? No. Wódki nie chcą sprzedawać, masakra. Dla mieszkańca Niemiec siedzi w PL i ściemnie, że w D. Wiedzą już. No już wiedzą. Kurwa, spaliło się, no niestety. Ale co, że twój adres namierzyli? Wydało się, że nie siedzi w Niemczech, no. Wydało się, że mieszkam w Polsce, a kłamie, że siedzę w Niemczech. No, ale... proboszcz, mogę mieć do ciebie pytanie? Chyba, jak skoro się nie odzywa, tego nie ma. Ogólnie no, ja zaspany jestem i mi się spać chce bardzo, już usypiam prawie, ludzie sugerują, że jestem pijany. No. Słuchajcie, to kogo zaprosimy znowu? I kiedy się spotykamy? Nie no, ja jestem, można zadać pytanie, tylko po prostu, kurwa, mi się mylą te pokoje, bo ja już mam kilka Discordów. Ja kogoś wynajdziesz. Robosz pewnie masz jakieś znajomości jeszcze, nie? Rafał Robosz też ma. Robosz, jak będę w Łodzi, to pójdziemy do tego sklepu twojej sąsiadki. Ja wezmę paragrafy, ale musi być trzeźwy. Jak nie sprzeda piwa, to ten, tu będziemy męczyć ten, patrolówkę. Mam nadzieję, że w Krakowie jest więcej niż trzy, bo w Wrocławiu są tylko trzy patrole, tak notabene, w porywach. Tak bardzo chronią nasz. Tak. Ta sąsiadka, jak mnie widzi, to dostaje białej gorączki. To jest po pierwsze. Po drugie, jej pracodawca pewnie muszna mnie nagadała, kurwa, dawno temu, że da mnie sprzedać w ogóle. A nawet jak ja wejdę sobie trzeźwy i powiem, że chcę coś kupić, to ona powiedziała, że nawet nie obsłuży jedzenia mi nie podał, bo się chce kupić. Ale łamie polskie prawo. Jak wejdziesz sam, jak wejdziesz ze mną, to właściciel będzie rozmawiał z policjantem, który będzie wkurzony, że traci czas na głupią babę ze sklepu. A ją, jak trafi gorączka, to wezmę epinefrynę, w razie czego będziemy ją ratować. Kurs mam zdany, ratowniczy. Nie no, spoko, dzięki za pomoc. Ale... raczej myślę, że widzowie, jak odpaliłbym Steama na Odrlanowskiej, to jej zamówią znowu 50 pizz nieopłaconych. Ale po co mają zamawiać? Tak to robią kłopot tym pizzeriom. A tak ona będzie dojechana. Ale i tak chodzi o to, że ja nawet do tego właściciela poszedłem do sklepu, to jest sklep Odido,
Jakiś to jest tam ten od Fantyza. To... O, tym bardziej. O, to ja ci załatwię, że będziesz wcześniej mógł kupować. Jak to franczyzna, to oni szybko robią takie rzeczy. Jakby no, do żabki by ci nie sprzedali, byś zgłosił to opiekunowi handlowemu na rejon, to z tego dnia żabce by ci oddawali na miejscu, byle nie stracić pracy. Nie no, to wiem, ale to wiesz. One no to wiem, no to zgadamy się. Przyjadę, kupimy sobie tam wódeczkę i ten, a ona będzie ci sprzedawać. Albo straci pracę. A pewnie nie będzie tego chciała, ani właściciel straci franczyzny. Jakby straciła robotę, to myślę, że na bałutach będą już chodzili z widłami, z maczetami i z pochodniami. Ale nie o to chodzi, żeby straciła pracę, chodzi o to, żeby przestrzegała polskiego prawa, tak? No nie można przecież wiemy odmówić w ogóle sprzedaży czegokolwiek w tym kraju. Niestety. No, jeszcze wezmę złotówki kolekcjonerskie, które musi przyjąć, bo jest wadliwym środkiem płatniczym NBP w Polsce. To też jeszcze kombo pójdzie. Mnie i tak tam nienawidzą na tych bałutach. Przy Odolanowskiej to co mi w sumie szkodzi? Dawaj, z Denysem ściągniemy heroinistów z Wrocławia, to będziesz miał obstawę. Chociaż Wrocław Łódź to nie było zbyt dobrze, ale no wiesz, oni zrobią wszystko za działkę na ogródkach. Ja już kiedyś widziałem jedną cipunkę za blokiem u siebie tam na Odolanowskiej, to straciłem słuchawki. Ale trudno tam życie. Wziąłem złą osobę na live'a i ona jeszcze lufę kierowała na streamie, idiotka. Ale cóż, to takie życie. Słuchajcie, ja na chwileczkę wyszłam, bo byłam sobie nalać soku. O. Czy jakieś były może do mnie zdrowie. Pytania? Na zdrowie. Bo tutaj Ela, wyszłam sobie nalać soku na chwileczkę. To co, to kończymy rozmowę, czy jeszcze nie gadamy? Może już wystarczy, nie? Ja kończę, bo ja uciekam spać, więc... Ja też idę spać. Dobranoc, miłej nocy. No, dobranoc. I pozdrawiam widzów. Pozdrawiam. No, bo myślę, że. Również. Ja mogę jeszcze, mogę jeszcze na jakieś pytania widzów odpowiedzieć w razie czego i będę też za chwilę kończyć, bo. Dobra, ja uciekam w takim razie. Siema, Ela, siema, Rafał, siema, Janys. No to pa, dobranoc, pa. No dobranoc, a my się, Ela, jak będziesz się zdecydujesz na jakiegoś live'a, to jesteśmy w kontakcie, mój numer prywatny telefonu masz. Tak, dobra. No a i tak w Krakowie będę, to tak sobie, ja tam, bo muszę jechać do kogoś, bo się umówiłem, to możemy cię złapać na jakiegoś IRL-a spontanicznie, sobie zrobić tak na spontanie i wsio. Dobrze. No, to jesteś w kontakcie. No to pa, dobranoc. No dobranoc, siema widzowie, siema wszystkim. Dobranoc. Janys, jeszcze zostajesz, czy też idziesz? No już idę, spać mi się chce, wiesz? Jak się uka dzisiaj? Było elegancko, jutro też idę. Ale ten, dobijasz kalorie harnasiami niemieckimi?